Proszę Państwa, co prawda nie ma jeszcze z nami wszystkich osób, które się zarejestrowały, ale żeby już nie zabierać czasu tym osobom, które połączyły się o czasie, bo informowaliśmy, że spotkanie nasze zacznie się o godzinie 10, więc ja bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które znalazły czas, które chciały się z nami połączyć, które są zainteresowane dalszymi losami planu zarządzania i tym, co się już wydarzyło i co będzie przed nami. Także witam bardzo serdecznie na naszym spotkaniu informacyjnym. Cieszę się, że udało się Państwu zarejestrować i do nas dołączyć. Ja nazywam się Barbara Rajkowska. Myślę, że większość z Państwa mnie już zna, więc będę miała przyjemność poprowadzenia dzisiejszego spotkania. Cieszę się bardzo, że z Państwem się widzę, zwłaszcza z tymi osobami, które włączyły także kamerki i nam się pokazują, że nie jesteśmy tutaj sami, tylko jesteśmy z Państwem. Także bardzo, bardzo serdecznie witam i Panią Profesor Bogumiłę, która nam się pokazała i jest, i Panią Wójt Lucynę Smoktunowicz, i mamy tutaj panią Justynę Nowakowską, mamy pana Janusza Czerepko, także panów pod jednym imieniem Andrzej Bagliński, ale mamy panów dwóch, mamy pana Tomasza Borowika, więc bardzo się cieszę, Justynę Nowakowską, więc cieszę się, że widzę te osoby, które nam się pokazują i są z nami. Również Tomasz Pazal-Knezewicz, witam, witam bardzo serdecznie. Proszę państwa, najpierw takich kilka spraw organizacyjnych. To nasze spotkanie jest nagrywane, więc oczywiście Państwo wyrażaliście zgodę, podpisując klauzulę informacyjną, która była podczas rejestrowania, ale oczywiście tylko tak woli przypomnienia, jeżeli ktoś nie chciałby wyrażać zgody na wizerunek, to wtedy po prostu proszę nie włączać kamerki. Natomiast ja mam nadzieję, że tutaj każda osoba będzie mogła swobodnie się i pokazać, i wypowiadać, jeżeli będzie miała taką ochotę. Oczywiście temat dotyczy wykonania planu zarządzania dla obiektu światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska, część Polska, etap drugi, więc wypowiadamy się zarówno na czacie, jak i później w tej naszej części pytań i odpowiedzi na temat planu zarządzania. Proszę Państwa, nie wędrujemy do innych tematów, nie poruszamy. Witam jeszcze Agnieszkę Dalbia, która również nam się pokazała. Cieszę się, że udało się dołączyć. Nie robimy, proszę Państwa, wycieczek do innych tematów. Rozmawiamy o planie zarządzania dla Puszczy Białowieskiej. Taki jest temat naszego spotkania, więc bardzo bym prosiła, żebyśmy się wypowiadali, tak jak zresztą na wszystkich naszych warsztatach, jak i na naszych spotkaniach, w tym temacie, w jakim się spotkaliśmy, więc mam nadzieję, że w taki sposób będziemy współpracować. To spotkanie zaplanowaliśmy na około 1,5 godziny, ale tak jak już Państwo, ci, którzy uczestniczyli w pierwszym etapie, wiecie, że jeżeli jest potrzeba, możemy je przedłużyć. Jeżeli natomiast nie będzie głosów i dyskusji, oczywiście możemy również skrócić. To od Państwa będzie zależało, jak to spotkanie będzie wyglądało. Kolejna rzecz, proszę Państwa, mam informację dosłownie sprzed chwili, że niestety pani minister Paulina Henik-Kloska jest w trasie. Jak będzie mogła się połączyć, połączy się z nami. Natomiast ma problemy z łączeniem, a niestety musi się przemieścić. Stąd zobaczymy, w którym momencie jej się uda i czy uda się do nas dołączyć, ale oczywiście wszystkich tutaj, wszystkiego najlepszego dla Państwa na rozpoczęcie drugiego etapu pracy i mam nadzieję, że wspólnie doprowadzimy projekt do szczęśliwego końca. To tak na przypomnienie i na początek. I znowu, żeby to troszeczkę tak usystematyzować, całe spotkanie oczywiście będę moderowała. Ja, Barbara Rajkowska, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Tak jak miałam przyjemność prowadzenia pierwszego etapu, czyli tego naszego projektu, wykonanie projektu planu, w tej chwili również będę miała przyjemność koordynowania także prac związanych z etapem drugim. Jaką agendę przewidzieliśmy? Oczywiście tutaj słowo wstępne, tak jak mówiłam, miała wygłosić pani minister, ale z racji problemów z połączeniem, jeżeli się uda, to po prostu przerwiemy moją jakąś wypowiedź i wtedy pani minister się do nas włączy. Jeżeli nie będzie miała takiej możliwości, to ja z góry w imieniu pani minister bardzo, bardzo przepraszam. To, co zaplanowaliśmy, proszę Państwa, musimy sobie spróbować podsumować troszeczkę wykonane prace w ramach tego etapu pierwszego. Z góry przepraszam osoby, które uczestniczyły w całym procesie i bardzo dobrze znają wszystkie kroki, ale ponieważ są również z nami osoby, które w tym pierwszym etapie nie uczestniczyły, a będą zaangażowane w etap drugi albo będą chciały się zaangażować
i widzą swoje też zainteresowanie pracami związanymi z planem zarządzania dla Puszczy Białowieskiej. Stąd podsumowanie, prezentacja będzie umieszczona na stronie projektu, tak jak wszystkie do tej pory, stąd troszeczkę więcej treści niż ja będę mówiła, to zwłaszcza dla osób, które będą chciały przeczytać, zapoznać się. Również nagranie z dzisiejszego spotkania będzie dostępne na stronie projektu. Dla osób, które mówiły, że są zainteresowane, ale nie mogą dzisiaj z nami być, uczestniczyć w spotkaniu, będą mogły sobie to spotkanie odtworzyć. W kolejnej części spróbuję przedstawić planowane kroki i działania. To, o czym rozmawialiśmy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z panią minister, tutaj z zespołem prowadzącym, w momencie, kiedy poproszono nas o przystąpienie do kontynuowania pracy, więc też spróbuję w kilku slajdach, że tak powiem, państwu przedstawić, jak tą pracę widzimy. Oczywiście też, jak widzimy, warsztaty na miejscu u państwa w Białowieży, tak jak to było do tej pory. Nie powiem, czy to będzie Hajnówka, czy to będzie Narewka, czy to będą jeszcze inne miejsca, to oczywiście będziemy planować. Plan zarządzania, planowane konsultacje. Nie mówię o tych konsultacjach, co były pod koniec zeszłego roku, tylko mówię o konsultacjach, które będą przeprowadzone już po doprowadzeniu projektu do takiego momentu, gdzie stwierdzimy, że możemy przeprowadzić konsultacje zgodnie z zasadą wypracowaną podczas pierwszej części, więc ja ją przypomnę i pokażę, jak to wygląda. Około godziny 11 zaplanowaliśmy tą sesję pytań i odpowiedzi. I mamy, proszę państwa, dwie możliwości. Ja zachęcam do tego, żeby zgłaszać się łapką, mówić, która osoba jest zainteresowana i wtedy dyskutujemy, rozmawiamy. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś pytania na czacie, my będziemy je tutaj monitorować, bo ja jak zawsze, proszę państwa, tutaj i po prawej, i po lewej stronie mam koleżeństwo z zespołu projektowego, więc mnie wspierają. Mam też osoby, które mnie wspierają, będą wspierały, które się połączyły z nami też z zespołu projektowego, więc na wszystkie pytania, które będziemy w stanie dzisiaj odpowiedzieć lub osoby uczestniczące, które też zachęcam do dyskusji, to te odpowiedzi, proszę państwa, zostaną udzielone. Jeżeli jakieś pytanie będzie wymagało wyjaśnienia większego, zastanowienia, przeanalizowania, to oczywiście ja będę do państwa wracała z takimi informacjami. Zaplanowaliśmy, że około godziny 11:30 zakończy się nasze spotkanie, ale oczywiście, tak jak powiedziałam, jeżeli będziemy chcieli więcej podyskutować, jeżeli pojawią się jakieś takie pytania, gdzie państwo też między sobą będziecie chcieli dyskutować, oczywiście wszystko w temacie planu zarządzania tym obiektem naszym Białowieża Forest, czyli Puszczą Białowieską, o tym planie, który musimy dokończyć, doprowadzić do szerokich konsultacji i do uzgodnienia z UNESCO, to w tym temacie się wypowiadamy. Także jeszcze raz witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że nie ma jeszcze wszystkich osób, które się zarejestrowały, ale wiadomo, siła wyższa, czasami problemy techniczne albo po prostu zmiana planów, inna sytuacja nagła, więc wiem, że nie wszystkie osoby mogą się dołączyć, ale tak jak powiedziałam, zarówno prezentacja, jak i to nagranie będzie dla państwa udostępnione na stronie projektu. Prezentacja zaraz po naszym spotkaniu, natomiast oczywiście nagranie po zmontowaniu odpowiednim, żeby dało się to zamieścić na stronie. Proszę państwa, tak jak powiedziałam, ja spróbuję przeprowadzić nas w tej chwili przez plan, który został wypracowany, w jaki sposób to było robione i na jakim jesteśmy etapie, żeby wszystkie osoby, zarówno te, które uczestniczyły w warsztatach, może nie we wszystkich, też sobie tą wiedzę usystematyzowały. Ja będę też państwa zachęcać do tego i odsyłać, proszę państwa, do strony projektu, gdzie, jak państwo pamiętacie, mówię do tych osób, które uczestniczyły w warsztatach i korzystały z zasobów na strony projektu dedykowanemu Puszczy Białowieskiej, prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska, to tam mamy wszystkie warsztaty, wszystkie podsumowania, wszystkie materiały informacyjne, jak i wszystkie decyzje UNESCO dostępne, więc jakby ktoś chciał skorzystać, jeszcze uzupełnić sobie wiedzę, to zachęcam, żeby to zrobić. Dla przypomnienia,
Punktem wyjścia dla naszego opracowywanego planu zarządzania była decyzja 38 z 2014 roku, gdzie właśnie zatwierdzono rozszerzenie Puszczy Białowieskiej i została ona ubrana w taki kształt, jaki mamy dzisiaj. To wtedy właśnie było dołączenie i zatwierdzenie rozszerzenia i wpis rozszerzony na podstawie kryterium 9 i 10. To tak, żebyśmy sobie tylko usystematyzowali. Oczywiście wtedy też została podpisana i uzgodniona wyjątkowa uniwersalna wartość, która znalazła się w decyzji do pobrania w oryginale ze strony oczywiście UNESCO, ale też proszę Państwa znajdziecie ją i zacytowaną w projekcie planu, ale znajdziecie też na naszej stronie. I tutaj mamy te kluczowe zapisy, jaki obejmuje obszar, dlaczego z uwagi na kryterium 9 została puszcza wpisana jako obiekt światowego dziedzictwa, również dlaczego z uwagi na kryterium 10 zostało to wskazane w tym zapisie deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości. Również w tym roku 2014, kiedy była wpisywana puszcza rozszerzona i kiedy przyjmowało to w dokumentach takie kształty, wyjątkowa uniwersalna wartość również odwołuje się do integralności obiektu, mówiąc o tym spójnym obszarze z różnymi reżimami ochronnymi, ale również, proszę Państwa, w wyjątkowej uniwersalnej wartości są elementy dotyczące ochrony i zarządzania. Oczywiście w tamtym momencie była mowa o zintegrowanym planie zarządzania i jak Państwo pamiętacie, wszystkie dyskusje te wcześniejsze toczyły się jednego spójnego planu zarządzania dla obiektu, a obiekt jest transgraniczny, część polska i część białoruska. I takie były założenia wyjściowe w latach 2014-15, nawet 2016, że będzie przygotowywany wspólny plan. Natomiast tak jak wiemy, sytuacja, która nas zastała w momencie, kiedy my rozpoczęliśmy ostateczne przygotowanie planu zarządzania, niestety spowodowało, że ten transgraniczny plan nie mógł być wykonany. Więc znowu dla usystematyzowania. Od tego roku 2014 pojawiły się decyzje, które wskazywały, nawoływały i mówiły, przypominały Polsce o tym, że taki plan zarządzania trzeba opracować. I ja tutaj, proszę Państwa, celowo nie pokazuję decyzji 45. Ja o niej wspomnę, ale dlatego, że punktem wyjścia dla opracowania projektu planu, za który zabraliśmy się w połowie roku 21, właśnie były te decyzje, proszę Państwa, które tutaj wymieniam. Oczywiście plan jest tworzony i był tworzony na podstawie wymogów konwencji, wszystkich właśnie decyzji Komitetu Światowego, ale także wniosków z misji, a uwzględnione były dwie misje z roku 2016 i z roku 2018. Oczywiście uwzględnione były wszystkie zapisy z wniosku renominacyjnego, jak Państwo pamiętacie, mówię oczywiście o tych osobach, które angażowały się w warsztaty. My nawiązywaliśmy i analizowaliśmy zapisy, które są we wniosku renominacyjnym dotyczące systemu zarządzania, dotyczące podziału na strefy, które są wsparciem zarządzania. Ale oczywiście w opracowaniu projektu planu zostały uwzględnione również wytyczne operacyjne, podręczniki i dobra praktyka. To był nasz punkt wyjścia. Kolejne to, co trzeba było uwzględnić, to właśnie z uwagi na sytuację geopolityczną projekt planu i plan zarządzania obejmuje tylko stronę polską, co zresztą było przedstawione również misji UNESCO. I zostało wskazane w decyzji 45. Projekt planu został też opracowany na podstawie konspektu, który został przygotowany przez zespół projektowy po analizie wszystkich dokumentów i został przekazany do UNESCO. I UNESCO wskazało właśnie w decyzji 45 z 22 roku, że albo 23, proszę mnie poprawić, Agnieszko, jeżeli pamiętasz, ale to było, zdaje się, początek 23 roku, kiedy ta decyzja się pojawiła.
W każdym razie tam w tej decyzji ostatniej dotyczącej naszego obiektu UNESCO powołało się na ten konspekt, że wie, że prace się toczą, że zapoznało się i zrobiło analizę techniczną konspektu przekazanego do UNESCO, więc wiemy, że ten konspekt nasz przygotowany i przekazany został przeanalizowany. I kolejne, proszę Państwa, to co my przyjęliśmy wypracowując na warsztatach, to oczywiście wizję, że to jest horyzont czasowy do 2050 roku. Cele realizowane działaniami to jest horyzont czasowy do 2030 roku. Cały plan został opracowany zgodnie z metodyką, która jest dostępna na stronie projektu i dla osób zainteresowanych można się do niej tam, można ją sobie pobrać, można się z nią zapoznać. I oczywiście prowadziliśmy wszystkie działania równolegle od warsztatów poprzez ekspertyzy i analizy. I żeby Państwu, ja wiem, że Państwo znacie już ten schemat, ale dla osób, które nie uczestniczyły, tu jest tylko poglądowo, zachęcam, żeby wejść na stronę, pobrać sobie ten schemat. To jest schemat, jak cały plan był tworzony przy udziale wszystkich interesariuszy. Tak jak Państwo widzicie, było realizowanych kilkadziesiąt w sumie warsztatów, dlatego że zaplanowanych było kilkanaście, ale one były w różnych odsłonach, także były i stacjonarne, i były także online. Oczywiście nam najbardziej zależało na tej pracy stacjonarnej i wydaje nam się, że, a właściwie jesteśmy nawet przekonani, że dzięki właśnie tej pracy stacjonarnej, dzięki zaangażowaniu osób udało się nadać taki, a nie inny kształt temu projektowi. Więc tutaj od świadczeń przyrodniczych poprzez właśnie wypracowanie zasad i narzędzi konsultacji, ale też wypracowywana była wspólnie wizja i cele, również wspólnie były bariery, jak i później wszystkie zasady i działania niezbędne do zarządzania Puszczą Białowieską, żeby jak najlepiej dbać o wyjątkową, uniwersalną wartość. Więc to są te założenia, które były przyjęte. I proszę Państwa, jak to wyglądało w całym układzie pracy, że plan zintegrowany poprzez różnych interesariuszy, przedstawicieli nauki, zespoły robocze, zespół projektowy i tak jak Państwo widzicie, różne warsztaty w Hajnówce, na Rewce, Białowieży, stacjonarne lub online, to była ta cała praca. Znowu, żeby Państwu podsumować obraz osób zaangażowanych, bo ja będę za każdym razem powtarzać, że chylę czoło i bardzo dziękuję za udział w tych warsztatach i mam nadzieję, że w tym drugim etapie również Państwo będziecie uczestniczyć i wspierać nas i wspólnie opracowywać do końca plan. Ponad 3,5 tysiąca osób generalnie uczestniczących w formach online, 267 uczestników spotkań stacjonarnych, 38 naukowców, którzy się zaangażowali w opracowanie, 30 spotkań z interesariuszami, czyli tych stacjonarnych, które były w Hajnówce, na Rewce, Białowieży i online'owe podsumowania. Odbyło się 13 spotkań komitetu sterującego i 30 spotkań takich głównych, proszę Państwa, bo ja nie mówię o takich częstszych spotkaniach w podgrupach, ale takich 30 spotkań warsztatowych zespołu projektowego, gdzie były wypracowywane różne elementy. Do tego, proszę Państwa, zostało opracowane 14 ekspertyz. One są dostępne wszystkie na stronie projektu, więc też zachęcam osoby, które nie miały możliwości zapoznania się, a chciałyby się zapoznać, to wszystkie ekspertyzy, które były wykorzystane podczas opracowywania projektu planu zarządzania, to są dostępne na stronie. Można je wziąć, można się z nimi zapoznać, można przeanalizować. To są wszystkie ekspertyzy, które zostały wykorzystane. I taki projekt planu uwzględniający te wszystkie ekspertyzy, prace, wypracowanie na warsztatach. Pierwsza odsłona została przekazana do ministerstwa w kwietniu, koniec marca, początek kwietnia 2023 roku, a jak Państwo pamiętacie, ostatnia wersja została przekazana po uwagach i oczekiwaniach ministerstwa pod koniec września, październik i później zostały przez ministerstwo przeprowadzone
Konsultacje, ale ja będę jeszcze, proszę Państwa, do tego wracać. Szybki zakres planu. Plan jest zbudowany zgodnie z wytycznymi, zgodnie, tak jak już mówiłam, z wytycznymi operacyjnymi, z też dobrą praktyką i z doświadczeniami, z jakich udało nam się skorzystać, czyli też z opracowywanych planów dla innych obiektów i docierają takie głosy, że jest bardzo obszerny. Natomiast no, to jest wyjątkowy obszar i rzeczywiście ta część dotycząca też opisu tego, jak funkcjonuje puszcza, co tam się znajduje od strony i przyrodniczej, i kulturowej, i historycznej, rzeczywiście ten opis jest dosyć długi, natomiast też zostało wypracowane, proszę Państwa, sporo kierunków działań i działań, również też opisany jest cały system zarządzania i mamy, proszę Państwa, dwa załączniki, do których będę wracała, czyli korekta strefowania i plan przeciwpożarowy. To, co zostało wypracowane i było kluczowe, to jaką widzimy wizję dla Białowieża Forest, czyli naszej Puszczy Białowieskiej jako obiektu światowego dziedzictwa, to również, proszę Państwa, było wypracowywane wielokrotnie na warsztatach, poprawiane, uzgadniane. Zawsze jest tak oczywiście, że są osoby, którym będzie się to bardziej odpowiadało, osoby, którym będzie mniej. Nie ma stanu idealnego, natomiast to jest wizja, którą zaproponowano, ostatecznie zaproponowaliśmy w projekcie planu do 2050 roku. Kolejne były cele, proszę Państwa. Na początku, w trakcie wypracowywania tych celi było dużo więcej. Ostatecznie zostało ich 8 i tak zostały one pogrupowane. I te cele zostały, do każdego celu zostały przypisane działania, również wypracowywane warsztatowo. Ja tutaj, proszę Państwa, oczywiście nie będę tego pokazywać, jak one są rozpisane. Zachęcam do zajrzenia na stronę i pobrania planu i zobaczenia, jak to wygląda. I podsumowanie z warsztatów. Tam również jest szczegółowo opisane, jak te cele i działania były budowane. Do każdego celu zostały, proszę Państwa, przypisane od 3 do mniej więcej 6 działań, które mają być wdrażane w różnym okresie czasu, więc niektóre są takie, które powinny być wprowadzane w pierwszym roku działalności, wprowadzania, nie działalności, tylko wprowadzania w życie planu zarządzania. Czasami one są realizowane od 1 do 5 roku, czasami w dziesięciolecia, czasami po prostu cyklicznie lub stale. Więc każde działanie, proszę Państwa, zostało rozpisane właśnie tak zostały rozpisane działania. Do tego oczywiście przypisane jest, jak powinno się wykonać, jakie są szacowane koszty, jacy są interesariusze, jakie są osoby wprowadzające. Jest dużo współzarządzających osób danymi celami i też działaniami. Więc proszę Państwa, tak jak mówiłam, mamy 8. Cel 8, tutaj są przypisane 2 działania, między innymi opracowanie wizualnej identyfikacji i promocja i rozwój turystyki, tak jak to zostało wypracowane. Kolejne elementy, które były wypracowywane i znalazły się w planie, to są zagrożenia i bariery. Ja tylko jeszcze wrócę na chwilę, proszę Państwa, do cele i działania. Cele i działania właściwie są kluczowe z punktu widzenia rozwoju i dbania o cały obszar Puszcza Białowieska, dlatego że one są dedykowane do obiektu, czyli i do nadleśnictw, i do parku, i do samorządów, ale też mówimy pod kątem zrównoważonego rozwoju regionu całego w oparciu o dobro, zachowując wyjątkową, uniwersalną wartość. Przechodząc już teraz do tematu zagrożenia i bariery. Oczywiście tutaj, korzystając z definicji i wytycznych operacyjnych, zostały wskazane 2 definicje, jak podchodzić do zagrożeń jako czynniki mogące wywołać niekorzystne zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych zasobów i tak dalej, a bariery zarządzania, elementy systemu zarządzania utrudniające lub uniemożliwiające osiągnięcie celu. Powiem, że w przypadku zarówno zagrożeń, jak i barier też mieliśmy dużo dyskusji na warsztatach o tym, co powinno być bardziej kluczowe, co jest istotniejsze z punktu widzenia obiektu. Tutaj przyjęliśmy też zasadę, tak jak to ocenia UNESCO, stąd między innymi w projekcie planu, proszę Państwa, znalazła się taka grafika. Tutaj też było dużo dyskusji o nadrzędność zagrożeń, czy
Czy na przykład zagrożenia pożarowe powinny być wyżej niż zagrożenia bezpośrednie wynikające z gospodarowania człowieka, gdzie między innymi jest wpisana te zagrożenia wynikające z funkcjonowania zapory na granicy państwa. Więc jak państwo pamiętacie, mówię do tych osób, które uczestniczyły na tych warsztatach, rzeczywiście tych dyskusji dotyczące znaczenia, rangi trochę było, natomiast one tutaj się znalazły. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie zapory, czy właśnie plan przeciwpożarowy, to ja wrócę w tej drugiej części jeszcze do tych zagadnień. Bariery, i tutaj wszyscy jednogłośnie praktycznie wskazywali, że bariera w otoczeniu polityczno-prawnym, sytuacja geopolityczna, zarządzanie obiektem transgranicznym, wszyscy wskazali, i to między innymi w projekcie planu znalazło się najwyżej, że o tym nie można zapominać i że to cały czas jest. Też nieuwzględnienie albo niewystarczające uwzględnienie statusu obiektu światowego dziedzictwa UNESCO w przepisach prawa i podejmowaniu decyzji, to również w warsztatach było bardzo tak podkreślane, że te uregulowania prawne to są bardzo, bardzo istotne i powinniśmy się do tego przymierzyć, ale też finansowanie, że brak funduszy celowych, to również państwo wskazywaliście i to również, proszę państwa, w planie w barierach się znalazło. Więc kolejne, nad czym, proszę państwa, bardzo dużo pracowaliśmy, i tutaj poza dyskusjami, które się odbywały podczas tych naszych różnych spotkań, jak powinno to zarządzanie wyglądać, był powołany zespół roboczy, który dyskutował o całym systemie zarządzania. Dzisiaj wiemy, że już może nie do końca, jeżeli chodzi o samą nazwę, bo mamy nie pełnomocnika, a mamy eksperta do spraw zarządzania obiektem, ale jednak ten system jest wdrażany. Myślę, że o tym będziemy jeszcze już na linii z ministerstwem i UNESCO rozmawiać. Natomiast tak jak państwo pamiętacie, my zaproponowaliśmy obok tego całego, inaczej nie obok, tylko w całym tym systemie zarządzania właśnie taką osobę koordynującą, która będzie spinać, łączyć, odpowiadać za odpowiednie zarządzanie, która będzie współpracować ściśle z zarządzającymi, czyli z zarządcami obiektu, których mamy de facto czterech, bo my mamy Białowieski Park Narodowy, jak i trzy nadleśnictwa, ale też dużo rozmawialiśmy o konieczności powołania rady. Była mowa o naukowej i społecznej, ostatecznie też w dyskusjach, że najlepiej tą radę połączyć, czyli naukowo-społeczną, więc to zostało zaproponowane, ale też była cały czas dyskusja o tym zaangażowaniu gmin Puszczy Białowieskiej do współzarządzania, czyli tych takich ścisłych relacji na styku tego koordynatora czy pełnomocnika do spraw zarządzania obiektem i tutaj ministerstwa jako takie współzarządzanie. I oczywiście w ramach wdrażania planu tych celów jest bardzo dużo, bo mamy koordynowanie, czyli tego pełnomocnika czy eksperta, ale mamy realizację celów i tych wszystkich działań, 8 celów, 64 działania, które powinny być realizowane w tej perspektywie czasowej, tak jak założyliśmy, czyli cele do roku 2030. To jest taki kluczowy element, żeby do tego podejść, faktycznie rozpocząć realizację i wdrażanie tych działań, które pozwolą nam chronić wyjątkową, uniwersalną wartość. I oczywiście tutaj wręcz do monitorowania i raportowania, a raportowanie poza poziomem tutaj ministerialnym również to jest raportowanie do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejny element, który budził bardzo szerokie zainteresowanie, ale też budził liczne emocje, proszę państwa, to strefowanie jako narzędzie zarządzania obiektem. My czasami o tym trochę zapominamy, że strefowanie to nie jest coś samo dla siebie, że stworzone obok czy specjalnie dedykowane dla tylko tego i obiektu. Oczywiście to zostało przygotowane pod obiekt Białowieża Forest, ale jest to element zarządzania, czyli strefowanie, podział na strefy ma pomóc w zachowaniu wyjątkowej, uniwersalnej wartości. I tylko przypominając, mamy tutaj strefę ochrony ścisłej pierwszą, strefę ochrony częściowej, później, która obejmuje część Parku Narodowego Rezerwaty Przyrody, czyli druga, strefa ochrony częściowej obejmująca starodrzewy i inne lasy włączone z użytkowania trzecie, strefę ochrony czynnej czwartą oraz strefę buforową.
Znowu znana wszystkim tabelka, dlatego że to jest tabelka, którą ja pokazywałam na bardzo wielu warsztatach i spotkaniach, bo to są zapisy wynikające z wniosku renominacyjnego, a cytowane na podstawie raportu z misji, bo tam to wszystko zostało zebrane, czyli co wolno w poszczególnych strefach, więc to jest tylko takie przypomnienie. Kolejne to, o czym dużo dyskutowaliśmy zarówno na spotkaniach, warsztatach, jak i między różnymi spotkaniami, to o dopuszczalności korekt strefowania i wiemy, że ta dopuszczalność korekt pojawiła się ustami, wypowiedziami ekspertów UNESCO podczas misji, zostało to zresztą zapisane też w raporcie z misji 2018 roku. Ale podkreślano było za każdym razem, że wszystkie działania dotyczące korekty strefowania powinny no właśnie doprowadzać do jak najlepszej ochrony i że nie powinno tu oczywiście zaburzać tego, co, dlaczego ten obiekt został powołany. I znowu dla gwoli przypomnienia, to jest podział powierzchniowy i mapka, stan wyjściowy, czyli ten stan z roku 2014, który był naszym punktem wyjścia do przygotowywania i analizowania wszystkiego, co jest związane z planem zarządzania. Mówię o zespole projektowym, czyli punkt wyjścia z wniosku renominacyjnego. To jest ten pierwsza mapka z podziałem na strefy. Czerwona ochrona ścisła, ta taka pomarańczowa, nie wiem czy u Państwa dokładnie to się tak samo wyświetla jak u mnie, ale pomarańczowa to jest ta ochrona częściowa, tak zwana pierwsza, czyli dwójeczka, ochrona częściowa druga, żółta, czyli trójka, strefa trzecia, zielona jasna, czwarta, czyli aktywna ochrona, no i szara to jest strefa buforowa. Nie wszędzie nie udało nam się, proszę Państwa, zachować na wszystkich mapkach takiej samej kolorystyki, dlatego że no, też korzystaliśmy z tych materiałów, które były przy ostatniej wersji planu zarządzania. I na podstawie materiałów, które zostały dołączone do ostatniej wersji projektu planu, to jest tabela z korektą strefowania, gdzie wiemy, że w planie ostatecznej wersji, która była konsultowana przez Państwa pod koniec zeszłego roku, te proporcje między strefą trzecią, czyli nieaktywną, i strefą czwartą zostały zmienione na niekorzyść, zaproponowana została zmiana na niekorzyść strefy trzeciej. I to Państwo mieliście jako załącznik, korekta strefowania, załącznik do projektu planu, który był poddany konsultacjom pod koniec 2023 roku. Czyli ja mówię o tym stanie ostatecznym, który, proszę Państwa, został wskazany do konsultacji. Taka korekta, czyli z tą tabelą, czyli mamy zmniejszenie strefy trzeciej nieaktywnej na rzecz strefy czwartej, z takim ułożeniem graficznym poszczególnych stref. I tutaj czerwona to jest strefa pierwsza, pomarańczowa to jest strefa druga, jasnozielona to jest strefa trzecia, czyli nieaktywna, ciemnozielona to jest strefa czwarta, aktywna. Więc to jest projekt, który został poddany konsultacjom, czyli proszę Państwa, tak zamknął nam się cały proces pracy Państwa z nami, naszej z Państwem, pod koniec 2023 roku. Rozpoczęcie prac to była połowa 2021, gdzie było zbieranie wszystkich informacji. Warsztaty rozpoczęliśmy od lutego 2022 roku. Warsztaty skończyliśmy w pierwszym kwartale 2023 roku, właściwie w drugim. I wtedy zakończył się proces opracowywania warsztatowego planu i plan został przekazany do ministerstwa i z różnymi tutaj już uwagami współpracy. Ostatecznie to poszło do konsultacji. I teraz proszę Państwa, tak jak Państwo wiecie, etap pierwszy zamknął się właśnie tym projektem planu, który został przekazany do konsultacji. Konsultacje się odbyły w długim procesie pod koniec zeszłego roku i w tej chwili jesteśmy w sytuacji rozpoczynania prac, kontynuacji tego, co zostało, no możemy tak powiedzieć, niedokończone. Ministerstwo poprosiło nas, Instytut Ochrony Środowiska,
o kontynuowanie pracy przy współudziale finansowym Narodowego Funduszu. Oczywiście przyjęliśmy to jak najbardziej, żeby dokończyć to, co wspólnie zaczęliśmy, proszę Państwa, też by z Państwem dokończyć. I ja spróbuję pokazać, jak my to na razie widzimy, bo czasu mamy mało. To są oczywiście założenia takie wstępne, które będziemy starali się bardzo dotrzymać. Też będzie to wszystko zależało od Państwa zaangażowania i wsparcia nas w tym całym procesie. Ale po rozmowach, czyli właściwie po misji, która się odbyła w Białowieży w marcu, zostaliśmy poproszeni o to, czy jest możliwość, żebyśmy zajęli się z powrotem tematem. Rozmowy zaczęły się w kwietniu. Mamy nadzieję, że w maju teraz zostaną sformalizowane założenia, które przygotowaliśmy po rozmowach, po analizach dokumentów i po rozmowie między innymi z ekspertami z UNESCO. Jesteśmy na etapie procedowania z Narodowym Funduszem tutaj zawarcia umowy. To, co zostało wskazane przez panią minister jako element, od którego musimy zacząć, i oczywiście my jak najbardziej też widzimy jako zasadne, to przeanalizowanie wszystkich uwag, które zostały złożone w ramach tych konsultacji prowadzonych, proszę państwa, pod koniec zeszłego roku. Więc my zaplanowaliśmy, bo już te uwagi do nas spłynęły, my wstępnie zaczęliśmy pracę nad analizą tych wszystkich uwag i chcielibyśmy, proszę Państwa, zakończyć analizę uwag spotkaniem z Państwem, też w trybie właśnie online, gdzie powiemy, które uwagi, jak widzimy możliwość wprowadzenia już na tym etapie do projektu planu, czyli uwzględnienia tych uwag, które są zasadne. Ja zresztą o szczegółach zaraz będę tam jeszcze mówiła dalej. Później kolejny element, kolejne zadanie, które właśnie, nie powiem, czy się urodziło, bo gdzieś my cały czas o tym mówiliśmy, że Straż Graniczna powinna być zaangażowana w zarządzanie, w realizację tutaj planu. To zostało wzmocnione wypowiedziami ekspertów UNESCO, więc ja też do tego, proszę Państwa, wrócę, ale tutaj zakładamy takie wypracowywanie ze Strażą Graniczną w okresie maj-lipiec i z zarządzającymi, i z ministerstwem oczywiście to wprowadzenie tego kolejnego zarządzającego, współzarządzającego. To, co budziło najwięcej emocji, proszę Państwa, korekta strefowania. Zakładamy, że już w maju, co prawda niewiele nam tego maja zostało, ale my zaczęliśmy analizować jeszcze raz wszystko, co mamy na tacy, na stole, o tak możemy powiedzieć, i ja zaraz do tego wrócę. I mamy nadzieję, że w okresie maj-sierpień uda nam się wypracować takie kolejną wersję, o tak bym powiedziała, kolejną wersję strefowania, która też będzie odpowiedzią na oczekiwania ekspertów UNESCO, które wybrzmiały podczas misji. Modyfikacja planu przeciwpożarowego, też do tego się zaraz odniosę, ale też zakładamy, że tutaj przy wsparciu zespołu roboczego mam nadzieję, że tu będzie możliwość zaangażowania osób, które ten plan przygotowywały i będzie wola z ich strony, żeby tutaj spróbować istotne jakieś rozbieżności przepracować. Większe uwzględnienie wpływu zapory to będzie duże wyzwanie i proszę Państwa, rozpoczęcie i przeprowadzenie konsultacji społecznych już po korekcie tego projektu planu z uwzględnieniem zasad, które wypracowaliśmy wcześniej. Pod koniec roku przekazanie projektu planu do UNESCO do uzgodnienia. No później wiadomo, że to jest kilka miesięcy uzgadniania i tak dalej. Zakładamy, że w maju 2025 roku będzie plan już uzgodniony i będziemy z UNESCO i będzie można powiedzieć, że wspólnie zakończyliśmy z sukcesem pracę, czego Państwu i sobie życzę. Ale czy to się uda, czy tak to będzie wyglądało, to zobaczymy. No i teraz, proszę Państwa. Praca bardzo istotna dla nas wszystkich. To są właśnie tych kilka punktów, które pokazałam w zadaniach. Analiza uwag. Nie sposób nie zacząć drugiego etapu, nie analizując wszystkich, absolutnie wszystkich uwag, które wpłynęły do tego planu, który został poddany konsultacjom. Tych uwag, z tego co wiemy, jest dużo. Oczywiście one też się powielają. Czasami są nie na temat, są bardzo różne, więc każda uwaga będzie przeanalizowana. Tutaj zespół będzie robił zestawienia, analizy i my, proszę Państwa, chcielibyśmy po takiej bardzo kompleksowej analizie, po zastanowieniu się, jeżeli trzeba będzie skorzystać jeszcze z jakichś ekspertów, którzy opracowywali ekspertyzy, to oczywiście będziemy się zwracać do tych ekspertów o wsparcie, ale spróbujemy zrobić pełną analizę,
uwzględnić to, co będzie zasadne, to wprowadzić do projektu planu i zrobić, proszę Państwa, spotkanie online, na którym spotkaniu powiemy, które uwagi były merytoryczne, które na przykład nie dotyczyły merytoryki planu, co zostało uwzględnione, czego na przykład nie można było uwzględnić, bo i wtedy oczywiście też będziemy starali się powiedzieć, jeżeli coś nie było uwzględnione, to dlaczego. A więc to jest ta praca, którą zespół projektowy w tej chwili rozpoczął już i realizuje, więc mam nadzieję, że pójdzie nam to sprawnie. Kolejny element, i tutaj ja patrzę, ale nie widzę panów ze Straży Granicznej, to jest uwzględnienie w planie zarządzania Straży Granicznej jako dodatkowego zarządzającego, współzarządzającego. Jak to będzie jeszcze się nazywało, nie wiem. Natomiast z uwagi na sytuację na granicy, funkcjonującą zaporę i to wszystko, co tam się dzieje, wiemy, że zapora nie będzie na chwilę. I tutaj, my co prawda, proszę Państwa, nie mamy jeszcze raportu z misji, tej, która się odbyła w marcu, chyba że już, ale myślę, że nie, bo panowie mówili, że ona, ten raport będzie gdzieś w okolicach czerwca. Więc najwcześniej, więc myślę, że to jeszcze jest przed nami. Natomiast patrząc na sytuację, że mamy transgraniczny obiekt po stronie polskiej, po stronie białoruskiej, mamy sytuację napiętą na granicy i mamy zaporę, o której wiemy, że ona też będzie podlegała różnego rodzaju modyfikacjom i Straż Graniczna będzie w tym obiekcie. Nie możemy powiedzieć, że mamy tylko park, mamy nadleśnictwa i później mamy stronę białoruską. Mamy Straż Graniczną, która po prostu jest w obiekcie, bo nawet jeżeli mówimy o tym pasie, że ten pas jest wydzielony, to Straż Graniczna jest w tym pasie. Więc sugestia była taka, żeby zastanowić się, dlatego że jest ten styk między parkiem a Strażą Graniczną, między nadleśnictwami a Strażą Graniczną, że jest wiele rzeczy, które powinno się konsultować i gdzieś wspólnie uzgadniać, bo to ma wpływ na obiekt. Zresztą co widać w drugim punkcie i zaraz o tym też powiem. W każdym razie tutaj spróbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie, spróbujemy zaproponować coś, taki system zarządzania, współzarządzania, żeby jednak Straż Graniczna znalazła się w planie zarządzania, dlatego że ta zapora, ta granica jest i będzie i te problemy różnego rodzaju, konflikty będą się pojawiały, więc zgodnie z sugestią będziemy się przymierzać do takiej pracy, więc ja oczywiście będę tutaj kontaktowała się ze Strażą Graniczną i będę odzywała się i do panów, ale i też do osób, które brały udział w spotkaniu misji, żeby spróbować powołać taki zespół roboczy przy udziale i parku, i nadleśnictw, i ministerstwa, żeby jednak spróbować wypracować i coś w planie zarządzania zapisać, żeby odpowiadało to też wszystkim stronom i żeby było możliwe do realizacji i wdrażania. I to się ściśle też wiąże, proszę Państwa, z tym kolejnym punktem, czyli większym uwzględnieniem w planie zarządzania wpływu zapory na granicy, na obiekt dobro. My mamy zaporę wskazaną w projekcie planu w kilku miejscach, no bo oczywiście, tak jak zresztą pokazywałam w tych barierach, jest zapora, bo zapora istniała. Natomiast mamy teraz po pierwsze więcej wiedzy na temat tego, jak ta zapora funkcjonuje. Wiemy, że mają być znowu prowadzone jakieś prace dotyczące zapory. Też wiemy, jak zachowują się przynajmniej trochę zwierzęta większe i mniejsze. Natomiast też wiemy, jak to wpływa to, co możemy zaobserwować na gospodarkę wodną tego obszaru. Więc na pewno musimy zrobić dogłębną analizę i my tutaj będziemy starali się porozmawiać z ekspertami i zrobić ekspertyzę. Tak jak Państwo widzieliście, że korzystaliśmy z ekspertów i z ekspertyz tematycznych. Tutaj będziemy chcieli również zrobić taką interdyscyplinarną ekspertyzę tematyczną związaną z zaporą, ale tutaj musimy i połączyć wodę i musimy połączyć wpływ
zwierzęta duże i tak dalej. Więc to na pewno ja będę rozmawiała z różnymi ekspertami, będę się podpytywała, jak zbudować taki zespół i będziemy Państwa prosić o wsparcie, żeby taką ekspertyzę wykonać i później razem z tym zespołem, jak ująć to w planie zarządzania, żeby odpowiednie działania, jeżeli wyjdzie taka potrzeba i działania, które zostały zaplanowane, są niewystarczające, żeby wprowadzić inne działania, które będą niwelowały wpływ zapory na obiekt. Więc o tym również mówili panowie na misji, żeby zastanowić się, przeanalizować, jak to powinno być uwzględnione, bo jest to istotne z punktu widzenia całego obiektu. Oczywiście panowie podczas misji również mówili o tym, że mają świadomość tego, że ta zapora istnieje i będzie istniała. Natomiast my powinniśmy w taki sposób w planie pokazać realizowane działania, które będą niwelowały wpływ zapory na dobro, na obiekt właśnie, więc tutaj jest kolejny obszar, nad którym będziemy musieli wspólnie popracować. Też mi zależy na tym, że jak już będziemy mieć ten zespół ekspertów, będziemy mieć ekspertyzę, żebyśmy zrobili warsztat lokalny tam na miejscu. Może on nie tyle będzie warsztatem wypracowującym, ale również różnego rodzaju działania i tutaj z lokalną społecznością, z interesariuszami, żebyśmy porozmawiali o tym, jak ta zapora umiejscowiona w tym miejscu z uwagi na taką, a nie inną sytuację geopolityczną wpływa na nasz obiekt i jakie działania powinniśmy wszyscy wspólnie tam podejmować, żeby właśnie to oddziaływanie niwelować. Proszę Państwa, tutaj trochę więcej tekstu, ale to też dla osób, które będą później sobie przeglądały prezentację, bo mamy plan przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów, który stanowił też jeden z załączników do danego projektu planu. Sam plan przeciwpożarowy był przygotowywany wcześniej przez inny zespół ekspercki. Podlegał też wcześniej konsultacjom, natomiast my, proszę Państwa, robiąc pełną analizę wszystkich dokumentów, przygotowaliśmy taki raport rozbieżności, pokazując niezgodności zapisów poszczególnych dokumentów. I teraz, ponieważ tych uwag do tego planu przeciwpożarowego znowu pojawiło się dosyć sporo i one też są zbieżne z tymi naszymi sygnalizowanymi rozbieżnościami, będziemy chcieli wrócić do tego, żeby spróbować przyjrzeć się jeszcze raz zapisom w planie przeciwpożarowym. Tu oczywiście będę prosiła o wsparcie zespół, który ten projekt planu, ten plan przeciwpożarowy przygotowywał, opracowywał i spróbujemy razem popracować nad zapisami, oczywiście tymi, które będą możliwe do zmiany, żeby zachować spójność między tym, jak powinno się dbać o obiekt taki, jakim jest Puszcza Białowieska. Jak powinno się zabezpieczać z drugiej strony, oczywiście przeciwpożarowo, i jak powinno się spełniać te wymagania, których też oczekuje UNESCO. Tu musimy połączyć kilka wątków i kilka obszarów, więc też będę starała się powołać zespół tematyczny i korzystać z wsparcia tych osób, które ten plan przeciwpożarowy opracowywały. I proszę Państwa, ja jeszcze wskażę dodatkowo, bo to, że mamy plan, ale bardzo dużo było takich sygnałów od początku właściwie realizacji naszego projektu, że mamy przepisy, które w randze rozporządzeń, którym powinniśmy się przyjrzeć jeszcze raz. My to sygnalizowaliśmy w ministerstwie, przygotowując naszą tą wersję projektu planu i wskazując też te rozbieżności planu, że trzeba by się przyjrzeć i dostosować przepisy. Tu były też sugestie podczas rozmów ze Strażą Pożarną, że przepisy nie uwzględniają specyfiki obszarów chronionych i że czasami wystarczyłyby drobne zmiany, które by odpowiadały zapotrzebowaniom tego typu obiektów, ale też by odpowiadały na jasne wskazywanie, jak powinni zachowywać się strażacy czy w sytuacjach trudnych. Więc
Będziemy też do tego wracać, będziemy rozmawiać z ministerstwem, ale też będziemy rozmawiać z państwem, bo może jeszcze widzicie inne obszary. Ja tu tylko to sygnalizuję, bo my analizując i przygotowując ten raport rozbieżności, wskazywaliśmy właśnie na niespójność między planem przeciwpożarowym, działaniami tam zapisanymi, raportem z oddziaływania na środowisko, a też zapisami w projekcie planu zarządzania, które wynikają z tego, jak należy wyjątkową, uniwersalną wartość chronić. Stąd takie wskazanie. No i proszę Państwa, wydaje mi się, że ten element, który będzie takim chyba najbardziej wymagającym, znowu, dlatego że tak jak wiemy, zawsze budził najwięcej emocji, czyli ta korekta strefowania. Więc po rozmowach z ekspertami UNESCO, eksperci zasugerowali, i ja się z tym absolutnie, proszę Państwa, zgadzam, żeby wrócić trochę do tematu, jakiemu zrozumieniu celu, jakim służy strefowanie, żeby troszeczkę zacząć od tego i odczarować strefowanie, a z drugiej strony też zrozumieć, po co dzieli się na różne strefy obiekt, właśnie do tego, żeby odpowiednio zadbać o wyjątkową, uniwersalną wartość. Chciałabym też w ramach podsumowania pokazać, co my mamy dzisiaj na stole, i też pokazać, jak my byśmy chcieli podejść do tej pracy, oczywiście tutaj angażując wszystkie strony, bo tak jak to było przygotowywane, różne warianty, i podczas właściwie, no myślę teraz misji tej, która się odbyła w marcu, znowu niektóre osoby inaczej spojrzały na to strefowanie, czyli takie zrozumienie, dlaczego mamy pierwszą, drugą, trzecią i czwartą strefę i co właściwie w tej czwartej strefie powinniśmy robić, żeby dbać o tą wyjątkową, uniwersalną wartość. Więc wrócimy, myślę, do tego samego początku zrozumienia tego celu. Mamy nadzieję, że uda nam się tutaj zaangażować ekspertów, czy z UNESCO, czy z IUCN-u, którzy będą naszym wsparciem. Ja proszę Państwa, na warsztatach tych kończących etap pierwszy mówiłam, że UNESCO nawet w swojej decyzji wskazało taką możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej IUCN-u czy UNESCO, żeby przy tych takich trudnych rozwiązaniach, czy no może nie powiem, że trudnych, ale przy tych takich budzących najwięcej emocji, a też wymagających dobrego zrozumienia, żeby korzystać z tych ekspertów. I my, proszę Państwa, do tego byśmy chcieli podczas tego etapu drugiego wrócić, żeby jednak z tych ekspertów korzystać, czy w formie doradztwa, czy w formie ekspertyzy, ale jednak, żeby zaangażować. Mamy nadzieję, że to będzie możliwe. I teraz, proszę Państwa, oczywiście ja nie pokażę wszystkich wariantów, które się pojawiły gdzieś na stole podczas pracy, ale wskażę tylko trzy kluczowe, chyba, które najczęściej pojawiały się w obiegu. Czyli ta wersja, proszę Państwa, która została dołączona do projektoplanu z października 2023, czyli to, co pokazywałam na slajdach wcześniej. Czyli to jest ta wersja, która znalazła się w projekcie planu, przygotowana przez Lasy i przekazana przez ministerstwo jako ten dokument, który mamy dołączyć. Po drodze, proszę Państwa, mieliśmy przekazaną do nas, i o tym zresztą rozmawialiśmy też na warsztacie, aktualizację koncepcji podziału powierzchniowego. Ja tutaj mówię taki, jak jest cytat na dokumencie, więc i jak pokazywaliśmy to podczas warsztatu, to był stan 24 lutego 2020, i tą wersję, proszę Państwa, omawialiśmy między innymi na warsztacie 6 września. Prezentacja jest dostępna na stronie projektu, więc można zajrzeć. I to z tej prezentacji, proszę Państwa, my wtedy porównywaliśmy, że ta mapa pierwsza to jest ta mapa z obowiązującego planu, nie z obowiązującego planu, tylko przepraszam, z obowiązującego wniosku renominacyjnego, czyli rok 2014. No i mapa druga to jest ta propozycja korekty zaproponowana w tamtym opracowaniu, i to omawialiśmy w 2022 roku. Tutaj wtedy też pokazywaliśmy takie połączenie
nałożenie jednej mapy na drugą, jak te zmiany wyglądają. I tutaj też, proszę Państwa, tak jak pamiętacie, mówię do tych osób, które uczestniczyły wtedy w spotkaniach, też ta korekta była na niekorzyść strefy trzeciej, czyli zwiększała się ochrona czynna, zmniejszała się ochrona bierna w strefie trzeciej. To jest ta wersja. Wersja, którą, proszę Państwa, po różnych dyskusjach i tych za, i za przeciw, i właśnie słuchując się, i po spotkaniach warsztatowych, patrząc na ten model też zaproponowany przez UNESCO, zaproponował zespół projektowy. Tutaj ta różnica nam w naszych analizach tych roboczych wyszła odrobinę na niekorzyść strefy trzeciej, ale praktycznie te zmiany były niewielkie i to jest ten układ, który my wtedy przygotowywaliśmy, właśnie idąc po granicach i próbując niwelować to takie rozdrobnienie. No ale ta wersja nie została poddana pod dyskusję. Niestety ona została przekazana do ministerstwa razem z projektem planu z 7 kwietnia, natomiast już dalej pod dyskusję nie została przekazana, więc de facto możemy powiedzieć, że gdzieś pojawiły się z drobnymi, różnymi odstępstwami trzy wersje. To, o czym mówi UNESCO, to jest ta właśnie dobra praktyka. Ja również tą dobrą praktykę, to podejście UNESCO pokazywałam w 2022 roku na warsztatach i stacjonarnych, i na tych warsztatach online przede wszystkim, żeby właśnie wychodzić od największej ochrony aż do strefy buforowej, żeby nie było przejść ze strefy pierwszej do strefy czwartej, czy z drugiej do czwartej, żeby jednak te przejścia były takie łagodne. To, jak jeden z kolegów mówił, system cebulowy, ja tutaj to pokazuję właśnie na podstawie tej dobrej praktyki. Więc to, co jest przed nami na pewno, to jest wrócenie do strefowania i wypracowanie takiego elementu, który będzie do zaakceptowania przez wszystkie strony. Na pewno to, co podkreślali panowie podczas misji, mam nadzieję, że to się znajdzie w raporcie z tej misji, że nie może być zmian na niekorzyść. To znaczy, skoro my sami w 2014 roku zaproponowaliśmy takie reżimy ochronne, to tych reżimów ochronnych powinniśmy się trzymać, więc nie bardzo widzę uzasadnienie, dlaczego miałaby się zmniejszać strefa trzecia. Natomiast mówili wręcz dalej, że jeżeli chcemy gdzieś prowadzić jakąś ochronę czynną, to powinniśmy bardzo dokładnie napisać, co będziemy robić i jaki chcemy z tej ochrony czynnej osiągnąć efekt, bo tak jak powiedział Gi, wręcz powinniśmy opisać, że ta ochrona czynna będzie prowadzona w taki i w taki sposób, właśnie po to, żeby kiedyś za kilkanaście, kilkadziesiąt lat tej ochrony czynnej być nie musiało. To są słowa z tych wypowiedzi, natomiast kluczowe było dla nich, żebyśmy zastanowili się jeszcze raz, jakiemu celowi służy strefowanie, że to jest prowadzenie ochrony czynnej, nie gospodarki czynnej, i że te działania czynne mają właśnie doprowadzić do większej ochrony wyjątkowej, uniwersalnej wartości. I w taki sposób powinniśmy to przedstawiać, że powinniśmy zachować procenty, czyli to, co sobie założyliśmy na starcie w roku 2014, i jest ich deklaracja i gotowość do tego, żeby nas w tym wspomóc, bo wiedzą, że to jest najbardziej taki newralgiczny, właściwie bym powiedziała, w relacjach tutaj interesariuszy czysto ludzkich jest to najbardziej taki newralgiczny punkt. Więc proszę Państwa, na koniec, jak nam się uda to w tym harmonogramie założonym, proszę Państwa, wspólnie wypracować, to my chcielibyśmy wrócić do konsultacji takich, jakie z Państwem wypracowaliśmy. Jak Państwo wiedzą, ci, którzy uczestniczyli w pierwszej części, drugi warsztat był poświęcony zasadom konsultacji. Wtedy wszyscy wspólnie zaproponowaliście i my jak najbardziej się z tym zgodziliśmy i zapisaliśmy to w projekcie planu, te zapisy się znajdują, że konsultacje będą trwały przynajmniej te 35 dni.
że będzie informacja co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, że te konsultacje się rozpoczną, więc my zakładamy, że we wrześniu, w drugiej połowie września podamy informację, że w październiku ruszamy z konsultacjami, że będą zachowane dostępy i papierowe, i online, ale wszystkie możliwe, czyli i zarządzający, i gminy, nadleśnictwa, park, i że będą też osoby, które będą dostępne u Państwa, żeby udzielać informacji, ale też to, co wszyscy podkreślali i my wskazaliśmy, że odbędą się dwie dyskusje. Jedna o charakterze informacyjnym i prezentującym właśnie tą ostateczną wersję projektu planu, żeby omówić, co się w nim znajduje, w jakiej części, jak się po nim poruszać. I później Państwo zaproponowaliście i my to również uwzględniliśmy, że 10 dni przed zakończeniem konsultacji, żeby znowu odbyło się takie spotkanie, na którym sobie podyskutujemy o tym, jakie Państwo złożyliście, składacie uwagi, albo żeby sobie wyjaśnić, czy coś jest zasadną uwagą, to takie formuły miały być dwie wprowadzone, więc to jest coś, co chcemy zrobić, jak już razem wspólnie wypracujemy z Państwem cały dokument. Ja szybciutko tylko przejdę do tego harmonogramu, żeby tylko pokazać już na zakończenie, zanim przejdziemy do dyskusji, żebym tutaj też się trzymała, bo mam dosłownie kilka minutek poślizgu, ale tyle, ile później rozpoczęliśmy spotkanie. Czyli mamy wznowienie procesu, formalizujemy, analizujemy wszystkie uwagi, które wpłynęły do pierwszego projektu planu. Postaramy się w czerwcu zrobić z Państwem spotkanie online, na którym sobie to wyjaśnimy. Jeszcze w maju odzywam się do Straży Granicznej i tutaj razem z zarządzającymi park, nadleśnictwa, ministerstwo powołujemy sobie zespół roboczy, na którym będziemy wypracowywać, ale też myślę, że będziemy zapraszać przynajmniej kilku naukowców, którzy nas będą tutaj wspierać. Straż Graniczna jako kolejny zarządzający. Korekta strefowania. To, co Państwu pokazałam, my się przyjrzeliśmy, co mamy na stole. Wiemy, o czym mówili eksperci UNESCO. No, czekamy na raport z misji, ale będziemy się przymierzać tutaj, będę występowała i do lasów, i do parku o to, żeby no, mówili o tym, jak widzą kontynuację prac, żebyśmy mogli do Państwa przyjść z materiałem i z warsztatem, żebyśmy podyskutowali o tym, jaki ostateczny wariant strefowania powinien znaleźć się w projekcie planu. Kolejny plan przeciwpożarowy, też jeszcze w maju będę odzywać się do zespołu i mamy nadzieję, że do sierpnia uda nam się wypracować zmiany, które ewentualnie do projektu planu, do planu przeciwpożarowego musiałyby być wprowadzone. Postaramy się szybko opisać, rozmawiając z naukowcami, tak żeby zlecić ekspertyzę taką tematyczną dotyczącą zapory, ale taką interdyscyplinarną, czyli zarówno woda, zwierzęta i tak dalej, żeby to było poruszone, wszystkie niezbędne wątki. I spotkanie wtedy w lipcu byśmy zrobili, mając tutaj wsparcie ekspertów. I wtedy, jeżeli uda nam się wszystko zapisać w projekcie planu w taki sposób, żebyśmy mogli wskazać Państwu we wrześniu, że w październiku ruszamy z konsultacjami już takimi pełnymi całego projektu planu, to jest wariant, proszę Państwa, super optymistyczny, wymagający zaangażowania pracy bardzo wielu osób, ale tutaj oczekiwania i też prośba pani minister była taka, żeby pod koniec roku, bo taka informacja została przekazana do UNESCO, ten dokument oficjalnie mógł do UNESCO być przesłany. Ja tylko powiem, że podczas misji, zresztą pani minister sama to mówiła, przekazywała taką informację, podczas misji projekt planu, ten, który był poddany Państwa konsultacjom, ale bez załączników, czyli bez korekty strefowania i bez planu przeciwpożarowego jako wymagające zmiany, ale sam projekt planu został przekazany na roboczo, w trybie roboczym do ekspertów, żeby podpowiedzieli, jeżeli uważają, że w coś w planie istotnego powinno się zmienić. Więc dużo pracy przed nami.
Proszę Państwa, ja liczę naprawdę, tak jak i do tej pory, na Państwa wsparcie i zaangażowanie. Ja oczywiście, jak Państwo pozwolicie, będę tutaj mówię przede wszystkim do samorządów, ale też i do Pani Profesor, i do innych osób naukowców, że ja postaram się jak najszybciej przyjechać do Białowieży i z Państwem porozmawiać, jak widzimy ten cały, tak jak próbowałam to zrobić, zresztą rozpoczynając pierwszy etap, gdzieś spróbujemy to wszystko poukładać i porozmawiać. No, ten czas będzie napięty. Oczywiście będziemy starali się też, proszę Państwa, w okresie wakacji odwiedzać Was, jak będziecie mieć jakieś spotkania, pikniki, tak jak to robiliśmy chociażby w Hajnówce, kiedy był piknik, żeby porozmawiać, pokazać trochę wiedzy też na temat samego obiektu lub możliwości też pozyskiwania środków w tej chwili, czy z funduszy FEnIKS, czy Polski Wschodniej, więc też będziemy do Państwa dyspozycji tutaj w ramach naszego zespołu. Teraz, proszę Państwa, już przechodząc do pytań i odpowiedzi, ja już widzę pierwszą łapkę od Pani Wójt Lucyny Smoktunowicz, więc bardzo proszę i od razu mówię, jeżeli będzie potrzeba przedłużenia czasu, ja jestem do Państwa dyspozycji, zespół jest do Państwa dyspozycji. Kwestia, ile czasu macie Państwo, jeżeli na jakieś pytanie dzisiaj nie będziemy mogli odpowiedzieć, nie umieli, bo wymaga to jakichś dalszych uzgodnień, to ja będę do Państwa wracać z informacjami, ale oczywiście Pani Wójt, oddaję głos. Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Ja tak szybciutko powiem, bo odbędą się konsultacje, spotkania, ale ja mam uwagę tu na starcie, żebyśmy później nie pracowali tak zbędnie i żeby nie dochodziło do żadnych jakichś starć i konfliktów. A obserwując te mapki, tam przy tamtych poprzednich konsultacjach była zwracana uwaga, że w tym planie przygotowanym została Puszcza Lacka wciągnięta pod ochronę jako Puszcza Białowieska. I obserwując dalej to wszystko, boli mnie to, że rozmawiamy chociażby o Puszczy Białowieskiej, a Puszcza Lacka, która sięga do drogi wojewódzkiej, tutaj od ronda w Nowosadach w stronę Narewki, to nie jest Puszcza Białowieska. I teraz wciągając, jeżeli my tego, nie wiem, na tym etapie nie zniwelujemy tego problemu, to będzie konflikt narastał cały czas. Dlatego, że to nie jest Puszcza Białowieska. Proszę zrozumieć, już pierwsze zapisy były w 1570 roku. To jest pozostałość Puszczy Bielskiej. I to będzie jeden z punktów konfliktu, dlatego że wszyscy mieszkańcy, ja już nie będę wymieniać teraz miejscowości, bo część miejscowości z terenu gminy Hajnówka i Narwi, gminy Narew, właśnie jakby mieszkają w okolicach tej Puszczy Lackiej. Przypomnę, to jest pozostałość Puszczy Bielskiej. I strefa buforowa mało, że obejmuje tą Puszczę Lacką, czyli kiedyśnią Bielską, wychodzi poza jej obszar. To jest jedno, żeby się pochylić zawczasu, zanim zostaną przygotowane te jakby nowa wersja, czy jak coś, co będzie podniesione. O tu ja może, nie wiem, czy będzie widać, jakby to jest takie wyciągnięcie, wystaje w stronę Narwi, podobne do buta Włoch. To jest ten taki odcinek. To nie jest Puszcza Białowieska. O tym wiem, że był przygotowywany dokument, no i ja bym chciała, żeby to na starcie jakoś zniwelować, bo to zostało wciągnięte, też podzielone są tutaj strefy, więc nie na Puszczy Bielskiej, widzę, pracujemy, tylko pracujemy również na części Puszczy Bielskiej, a Puszcza Białowieska historycznie zapisana we wszystkich dokumentach jest, ona sięga po drogę wojewódzką, która prowadzi od ronda w stronę Narewki. To, żeby zwrócić uwagę na to i jeszcze chciałam tylko, bo spraw jest dużo, ale nas jest dużo osób tutaj, żeby rozmawiać. Konstytucja dla Puszczy jest szykowana. Dostałam 2 dni temu pismo z ministerstwa i teraz mam takie pytanie. Bo my nie wiemy, jak wygląda przygotowywany dokument na dzień dzisiejszy Puszcza, Konstytucja dla Puszczy. Czy nie zderzymy się z konfliktem ponownym
który zostanie wypracowany niechcący gdzieś tam ze względu na rozbieżność dokumentów. Dlatego, że plan zarządzania, nad którym pracowaliśmy tak przez parę lat, ponad 2 lata, byliśmy na warsztatach i myśmy w jakiś sposób pracowali, tam różne były zapisy, uwagi i było ujęte, że są 3 nadleśnictwa, jest park, jest osoba pełnomocnik czy koordynator lub ekspert, jak on tam będzie się nazywał. Natomiast jeżeli jest w ministerstwie przygotowywany nowy dokument, czy on nie będzie miał założeń, które będą zupełnie miały inny kształt, inaczej będzie poruszał te sprawy niż ten dokument, który teraz był przygotowywany, nad którym będziemy dalej pracować. Dlatego, że ja rozumiem, ten dokument będzie przedstawiony do UNESCO, ale dokumenty powinny być w jakiś sposób spójne. To ja tyle, żeby nie przedłużać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja postaram się od razu odpowiedzieć na to, co mogę i za chwilę oddam głos pani profesor Bogumile. Jeżeli chodzi o Puszczę Lacką, proszę pamiętać, że mapa pierwotna jest punktem wyjścia dla nas do pracy. My oczywiście tutaj w gronie zespołu i ekspertów zewnętrznych spróbujemy porozmawiać, natomiast plan zarządzania jest konsekwencją zobowiązań i tych dokumentów, które poszły do UNESCO w roku 2014, 12, 13, 14. Więc jeżeli wtedy już wskazywano pewne obszary, to my w tej chwili nie możemy sami zmieniać granic. Bo tak jak mówiłam na jednym z warsztatów, jeżeli zmieniamy korektę strefowania wewnątrz obiektu, możemy to robić, uzgadniając oczywiście z UNESCO, to nie wymaga wniosku renominacyjnego. W momencie, jeżeli byśmy chcieli zmienić całą granicę obiektu, czyli naruszyć strefę buforową, zmniejszyć coś, to już jest zmiana granic zewnętrznych obiektu i to wymaga wniosku renominacyjnego. Więc my oczywiście wrócimy jeszcze z tym tematem do zespołu ekspertów, porozmawiamy z ministerstwem. Mamy to zapisane pani wójt, ale konsekwencja planu zarządzania to jest konsekwencja złożenia dokumentów we wniosku renominacyjnym. Natomiast ja tak jak powiedziałam, nie chciałabym się odnosić do zagadnień, które nie są związane stricto z planem zarządzania. Ja mogę ze swojej strony tylko a propos konstytucji dla Puszczy powiedzieć, że wiem, że element tego dokumentu, czy jakbyśmy tego, że plan zarządzania ma być jednym z kluczowych elementów tego konstytucji, czy tego dokumentu tworzonego. Natomiast tak jak Państwo widzicie w organizacji zarządzania, tutaj nie ma mowy i żadnych takich sugestii ze strony ministerstwa nie otrzymywaliśmy, że mamy przepracowywać organizację zarządzania. Więc podczas misji UNESCO również nie było mowy o tym, że przepracowujemy całą organizację zarządzania, czyli mamy zarządzających 3 nadleśnictwa i Białowieski Park, a dodajemy tylko kolejnego współzarządzającego, ja na razie na roboczo tak to będę nazywać, Straż Graniczną. Czyli ten system się nie zmienia, czyli w mojej ocenie plan zarządzania, który ostatecznie po zatwierdzeniu przez UNESCO, po uzgodnieniu, inaczej, UNESCO uzgadnia projekt planu zarządzania, który wcześniej powinien być poddany konsultacjom społecznym i wtedy pani minister plan powinna zatwierdzić, wdrożyć w życie. Więc ja rozumiem, że jeżeli cały czas jest mowa o tym, że kontynuujemy pracę, tak jak pani wójt powiedziała, pracowaliśmy przez 2 lata, kontynuujemy, ale dodajemy te elementy, o których ja wspomniałam, zarządzający, czyli Straż Graniczna, współzarządzający, dodajemy bardziej wpływ zapory na obiekt, dodajemy przepracowanie planu przeciwpożarowego, przepracowujemy korektę strefowania, to są te rzeczy, nad którymi będziemy pracować, więc zakładam, że plan zarządzania będzie jednym z kluczowych elementów konstytucji dla Puszczy, ale oczywiście jeżeli tutaj pojawią się jakieś inne informacje, to ja postaram się do Państwa również na spotkaniu czy najbliższym warsztacie wrócić z jakąś informacją. Będę wyjaśniała z ministerstwem. Natomiast tak to wygląda na dzisiaj. Pani profesor. Proszę się odciszyć mikrofon. Odciszyłam się? Tak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani doktor prowadzącej. Bardzo mnie ucieszyło to dzisiejsze spotkanie. Naprawdę widzę ogromny postęp i ogromną zmianę na lepsze. Cieszę się bardzo, że przede wszystkim podjęte zostaną te tematy, które były jakby, no delikatnie mówiąc, traktowane niechętnie w poprzednich pracach. Mianowicie sprawa granicy. Tu jest doskonałym pomysłem Pani doktor, żeby podjąć współpracę ze Strażą Graniczną. Ja muszę powiedzieć, że na szczeblu naszym lokalnym ta współpraca między Parkiem Narodowym, nadleśnictwami, gminami, a Strażą Graniczną jest naprawdę bardzo dobra i jestem przekonana, że ta dobra współpraca przeniesie się również na sprawy tutaj dokończenia planu zarządzania. Kolejna sprawa to korekta strefowania. No niezmiernie mnie to ucieszyło, że Państwo na poważnie podejmujecie ten temat. I też ja bym proponowała, żeby tak jak do spraw przeciwpożarowych i spraw zapory na granicy, tam Pani doktor zaproponowała zespoły robocze, żeby też powołać taki zespół roboczy do przygotowania tej korekty strofowania, właśnie też z ekspertami z UNESCO. Tutaj doskonałe wskazówki, już w tym, co Pani pokrótce powiedziała, doskonałe wskazówki są co do tego, żeby dobrze opisać cele takiej ochrony czynnej, która będzie zmierzała w kierunku ochrony OUVI, czy tej wyjątkowej uniwersalnej wartości. No dokładnie o to nam chodziło, tylko nie poza celami społecznymi, prawda, i tymi innymi. Tylko może nie umieliśmy tego w odpowiednim stylu języka wymaganego opisać. Troszkę mnie tutaj zdziwiła ta trzecia wersja korekty strefowania, którą Państwo przygotowaliście i która nie była konsultowana. No nie chciałabym, żeby to był jakiś taki precedens, że to, rozumiem, że to było z pośpiechu, rozumiem, że to było w ostatniej chwili, ale tak jak tylko rzuciłam okiem na tą mapkę, którą Pani doktora Jakowska tu pokazywała, to o to wyglądało całkiem sensownie i myślę, że też koniecznie musi być dołączona do tego materiału, nad którym ten zespół roboczy do spraw korekty strefowania wypracował. Więc tu bardzo widzę dobry zwrot. Oczywiście deklarujemy tu wszelką współpracę i dalszy udział w tym całym projekcie, bo on naprawdę już wygląda, że zmierzamy do, tak jak Pani powiedziała, szczęśliwego końca. Ja bym też chciała, to może już na następnych spotkaniach, ponieważ dosyć intensywnie od wielu lat pracuję nad historią Puszczy Białowieskiej, to też odnieść się do tej Puszczy Lackiej. Tutaj to nie jest tak, że to jest oddzielna puszcza, prawda? To jest oddzielna nazwa. Ona oczywiście ma inny charakter, ona oczywiście ma inne jakby pochodzenie historyczne, ale to jest osobna sprawa, to możemy dyskutować później. Ewentualnie tu można jakieś wprowadzić też no, korekty społeczne w sensie takim, żeby ona była trochę inaczej traktowana, ale od 200 lat, ona jest ponad 200 lat, jest to obszar integralny Puszczy Białowieskiej, jakkolwiek by się nie zwała, tak? Tak jak Puszcza Świsłocka po stronie białoruskiej, czy fragmenty Puszczy dawnej Szereszewskiej po stronie białoruskiej są dzisiaj integralną częścią Puszczy Białowieskiej i obiektu światowego, transgranicznego obiektu światowego dziedzictwa ludzkości Puszcza Białowieska. Także ja ze swojej strony tylko chciałam wyrazić właśnie wielką radość, że idziemy w tą stronę, którą Pani tu zaprezentowała. Deklaruję swoje zaangażowanie tak jak poprzednio. I mam nadzieję, że rzeczywiście do końca roku 2024 wypracujemy coś, co będzie satysfakcjonowało no, nas wszystkich. Także dziękuję bardzo i powodzenia. Bardzo dziękuję. Kolejny to jest pan nadleśniczy Tomasz Ginsz, Hajnówka. Zapraszam. Dzień dobry, już mnie pani przedstawiła. Witam serdecznie wszystkich państwa. Ja się cieszę, idąc i kontynuując ten ton pani profesor Bogumiły Jędrzejewskiej, że jest to światełko w tunelu i nam leśnikom, ale nie tylko nam leśnikom, szczególnie zależy, żeby ten proces stworzenia dokumentu dobiegł końca i dalsze działania czynne z ochrony czynnej
mogłyby być realizowane. I wykorzystując też to, co pani Barbara powiedziała, już w tej chwili wykorzystując też, że jesteśmy w tak szerokim gronie, zapraszam wszystkich na szósty piknik leśny w Nadleśnictwie Kajnówka w dniu 22 czerwca, bo to, co podkreślamy, ta akceptacja społeczeństwa i akceptacja społeczeństwa lokalnego jest niezwykle ważna, więc warto ten dzień wykorzystać do tego, żeby wszystkim zainteresowanym, którzy będą na pikniku, a będą to w większości mieszkańcy Hajnówki i okolic, wytłumaczyć i przedstawić to, do czego zmierzamy, bo ludzie bardzo często pytają nas, my oczywiście jako leśnicy tłumaczymy, ale też bardzo fajnie by było, gdyby Instytut przyjął nasze zaproszenie, oczywiście formalnie też je skierujemy, na to wydarzenie, które będzie okazją do informowania społeczeństwa lokalnego, jakie te kierunki dalej są. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Miałam cichą nadzieję, że to będzie w lipcu. Jakoś mi się kojarzyło, że w zeszłym roku czy 2 lata temu to było w lipcu i nie ukrywam, że się szykowaliśmy, że to będzie jeden z pierwszych, ale przyznam, że nie sądziłam, że to jest już 22 czerwca. Ale to mam będzie nadzieję, wyzwanie. Że się uda. No, będziemy układać zaraz tutaj. Będziemy układać, żeby rzeczywiście się udało tutaj zrobić. Pan profesor Dziękuję Maciej Pyrkowski. Bardzo. Dzięki piękne. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie i przyznam szczerze, że także podobnie jak pani profesor Jędrzejewska odebrałem za optymistycznie nasze dzisiejsze spotkanie jako dowód tego, że sprawy się normalizują, czyli z takiego powiedziałbym zamieszania, które wynika naturalnie z procesów politycznych, wyborczych i tak dalej, przechodzimy do fazy prac, czyli trzeba dalej robić swoje. Natomiast na tym tle właśnie mam pewne obawy związane z ewentualnymi rozbieżnościami. Ja zadałem takie pytanie na czacie na wszelki wypadek, gdyby nie udało się powiedzieć tego ustnie, ale wypowiem, bo to także będzie może jakaś inspiracja. Przypuszczam, że odpowiedź gdzieś jest na to pytanie, może i wśród nas. Chodzi o to, że nie jestem pewien, czy prace legislacyjne, szeroko pojęte, nie tylko te, które firmuje ministerstwo, ale te, które w ogóle zachodzą, są jakby zbieżne albo powiązane systemowo, jakby w jakiś sposób kontrolowane, koordynowane z pracami związanymi z planem. I nie twierdzę, że tak nie jest, ale mam pewne obawy, że tak może być. I co wtedy? Wtedy istnieje ryzyko pewnego rodzaju jakby niepotrzebnych prac, czyli wytwarzania jakichś pomysłów, koncepcji, które już na starcie są niemożliwe do realizacji, bo na przykład mamy do czynienia ze sprzecznością, z wykluczeniem się. Druga sprawa, z rozbudzaniem niepotrzebnych różnych nadziei, emocji, które nie są realne i tak dalej. Teraz chodziłoby o to, żeby nie tyle w sympatyczny sposób, powiedzmy, robić swoje, tylko żeby to szło w kierunku możliwie realistycznym. I teraz, jeśli dojdzie do jakiejś kolizji, to wiadomo, że szybciej ustąpią prace miękkie pracom twardym, mającym oparcie polityczne, niż odwrotnie. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żebyśmy działali w takich możliwie urealnionych warunkach. Urealnionych tym, żeby nie dochodziło do, jak powiedziałem, kolizji, do ewentualnie rozbieżności z procesem legislacyjnym. Ja sobie przejrzałem w międzyczasie aktualny stan rzeczy, prawda, stenogram prac komisji sejmowej, dyskusje w tym względzie, wypowiedzi pani minister i tak dalej, ale to może być jakaś tam wiedza wybiórcza, niepewna. I bardzo bym prosił właśnie Państwa z punktu widzenia organizacji projektu i tak dalej o zwrócenie na to uwagi. Na to nie jest za późno, to jest taki etap, gdzie można to wszystko pięknie uporządkować. Tak samo, aby w miarę możliwości ujednolicić te środowiska konsultowane, środowiska, na których się polega, ekspertów, do których się zwraca i tak dalej, bo to najczęściej są jakieś indywidualne kreacje, pomysły, które potem bardzo mocno, do których się przywiązujemy, które jednych chwytają za serce, innych trochę mniej. No i efekt mamy taki, że jeżeli bardzo się zogniskujemy, prawda, w jednym środowisku, w drugim inaczej i tak dalej, no to dojdzie do takich nieuchronnych rozbieżności. Gorąco zachęcam do tego, żeby już na początku dobrze to zaplanować, wtedy będzie to znakomita prewencja dla przyszłego porządku i uwzględnienia wszelkich prac. Tym bardziej, że już słychać, gdzie jest potencjalne ryzyko, właśnie kwestia ludności, w cudzysłowie, tubylczej, miejscowej, kwestia właśnie interesów samorządowych, kwestia też oczywiście polityki, bo tego nie unikniemy. No i wreszcie geopolityka, czyli Białoruś, kwestia podejścia do granicy,
kwestia być może pomysłów na jakieś rozwiązania pokojowe w przyszłości, na co my tutaj wpływu nie mamy. Szereg czynników zmiennych. Natomiast po co taki koniec, taki powiedziałbym odlotowy trochę? Chodzi o to, że już widać w tej chwili, jak sobie cofniemy się pamięcią wstecz do pierwszych dyskusji, że to, co niektórzy przedstawiali na początku i wyglądało jak wizja, ale wynikało z ich daleko posuniętej wyobraźni, opartej na wiedzy, sprawdziło się później. Czyli mówiąc krótko, później operowano tym jako konkretem. Dlatego gorąco zachęcam do tego, żeby na tym etapie właśnie nie bać się, skoro mówimy o planie, czyli czymś na przyszłość, również wariantowania w zakresie takim na pierwszy rzut oka mocno abstrakcyjnym. To jest też bardzo ważne. Dziękuję. Jestem gotów rozwinąć w razie czego swoje wypowiedzi, gdyby budziły wątpliwości, gdyby były niejasne. Bo tak oczywiście może być. Dziękuję. Super, bardzo dziękuję. Ja powiem, że to jest zbieżne też z moim podejściem, bo ja będę chciała zaproponować taki zespół, ja nie powiem, że legislacyjny, ale tak jak mieliśmy wtedy zespół właśnie do systemu zarządzania i wypracowywaliśmy poza systemem zarządzania właśnie te kolejne kroki, czyli na co powinno się patrzeć horyzontalnie, że mamy różne ustawy, że mamy różne rozwiązania, że one muszą się widzieć, że zmiany wprowadzane w jednym muszą się widzieć też w innym dokumencie i właśnie wtedy też rozmawialiśmy o tym, żeby przepisy ustawy, te, które są zmieniane lub te, nad którymi się pracuje, widziały właśnie plan zarządzania, ale nie tylko plan zarządzania, tylko w ogóle system zarządzania. Mówiliśmy o obiektami UNESCO, obiektami przyrody, więc mi zależy na tym, żeby wrócić do tego, więc tutaj podpowiedź, informacja pana profesora do nas wszystkich, to też jest miód na moje serce, bo ja właśnie bym chciała tutaj też z wami rozmawiać i próbować też rozmawiać z ministerstwem właśnie na to, że muszą się dokumenty i zmiany w przepisach widzieć i że musimy patrzeć też długofalowo. Wtedy wypracowując system zarządzania, mieliśmy system, ten podstawowy system zarządzania obiektem. Drugie, mówiliśmy o krokach, które powinny się rozpocząć i będą trwały rok, dwa, trzy, no ale też mówiliśmy właśnie o zmianie przepisów, które by uregulowały to, co w Polsce jest nieuregulowane i jest niejednoznaczne i to się zapowiadał proces wieloletni, więc mam nadzieję, że uda się teraz wrócić również do takiego systemu, żeby jednak zmiany w przepisach, różne rozwiązania i te daleko idące również się widziały, więc to na pewno pozwolę sobie zostać jak zawsze w kontakcie i spróbujemy gdzieś też na linii z ministerstwem taki zespół sobie uzgodnić. Proszę Państwa, dziękuję. Bardzo dziękuję, czy poza pytaniami, które się pojawiały na czacie, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Powiedzieć, skomentować, wypowiedzieć, zadeklarować coś, skrytykować oczywiście również, ale cały czas w temacie, w jakim się spotkaliśmy. Proszę Państwa, nie widzę żadnej łapki, to teraz w międzyczasie... W międzyczasie Michał starał się zebrać to, co ja tak na Państwa patrzę tu, tu mam harmonogram, tu mam, powiem, czat. Ja nie bardzo byłam w stanie śledzić pytania, które się pojawiały na czacie w trakcie, ale kolega spróbował zebrać to wszystko w prezentacji. Mam nadzieję, że uda mu się w tej chwili to przełączyć i zobaczymy, jakie pytania pojawiały się na czacie. Ale jeszcze jest jedna łapka była. Proszę Państwa, spokojnie, niezależnie od tego, Pani Walentyna. Państwu, bardzo proszę. Ja w tym momencie jestem w zastępstwie Pana Starosty Andrzeja Skiepko. I chciałabym zwrócić uwagę na sprawę, którą poruszaliśmy w pismach, samorządy poruszały. Chodzi o strefę buforową. Tam było bardzo dużo ograniczeń w tej strefie buforowej i czy to jeszcze jest do przegadania, do przerobienia? Dlatego, że ta strefa buforowa sięgała no, dosyć daleko w te gminy, które są w mniejszym stopniu związane z obiektem światowego dziedzictwa. I tam ingerencja w sprawy budownictwa na przykład, w zagospodarowanie przestrzenne, były tam duże ograniczenia. Czy to jeszcze jest możliwe do przerobienia, do przegadania?
Ja już od razu odpowiadam. Ja myślę, że cały czas mamy jakieś niezrozumienie tego, co wolno, czego nie wolno w strefie buforowej. My dla strefy buforowej poświęciliśmy spotkanie, które się odbyło w Narewce. Myślę, że takie spotkanie trzeba będzie powtórzyć, słuchając tego głosu pani, dlatego że w strefie buforowej tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, a zabudowy wynikają z planów zagospodarowania przestrzennego samorządów, więc tak jak wyświetlam jeszcze raz tą tabelkę, strefa buforowa to jest ta strefa szósta na końcu. Wszystko jest dozwolone, tylko że w przypadku budowy dróg czy innych dozwolone zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To zostało wskazane na etapie jeszcze roku 2014. Każda gmina powinna mieć plan zagospodarowania przestrzennego. To, że nie mają i nie wypełniają tego obowiązku, to jest trochę inna sytuacja. Natomiast ograniczeń co do zasady nie ma w strefie buforowej. Więc myślę, że warto będzie zrobić jeszcze jedno spotkanie poświęcone strefie buforowej i wtedy o tym porozmawiamy, bo tak jak Państwo widzicie, wszystko po kolei jest dozwolone, 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 dozwolone. Dozwolone zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania i rozwój zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Czyli tak jak Państwo sobie zapiszecie, tu można budować, tu można tak, tu można inaczej, będziecie Państwo to realizowali. Więc to nie są ograniczenia wynikające z tego, jak zostało to zaprojektowane w roku 2014. I tutaj Pani Walentyno, widzę, że wcześniej jeszcze się Pani Wójt Lucyna zgłosiła, to Pani Wójt daje głos i później Pani Walentyno, Pani jeszcze raz. Ja tylko króciutko chciałam się odnieść właśnie do tego, do tych miejscowych planów zagospodarowania. Moja wątpliwość, jakby może nawet uzupełnienie, dotyczy właśnie tego, co Pani powiedziała, że nie ma, wszystko jest dozwolone, tak? Ale my przygotowując plany, bo będziemy je przygotowywać, już rozpoczynamy pracę, musimy to wszystko uzgadniać dalej. RDOŚ, GDOŚ, organizacje pozarządowe. I tu jesteśmy troszeczkę złapani, ponieważ może być tak, że my przygotowujemy plan, przygotujemy go, ale nie wszystko zostanie nam zatwierdzone tak, jak chcieliśmy. I to jest taki troszeczkę zapis, no ja bym się trochę go czepiała, dlatego że zgodnie z planem zagospodarowania trzeba zwrócić uwagę, kto nam uzgodni ten plan i kto będzie mógł ingerować w nasze plany. To tylko tyle. Bo nie wszystko, co my zapiszemy, będzie realizowane i nie wszystko, co my zapiszemy w naszych planach, przejdzie. Bo na dzień dzisiejszy my nie wiemy, co przejdzie, co nam uzgodnią, a czego nie uzgodnią pewne instytucje. I to jest taki trochę zapis, który może nas złapać na pewnym etapie później. To ja tylko tyle, tak żeby to, co Pani Walentyna mówiła, tak, że to są obostrzenia. Pani mówi, że wszystko jest dozwolone. Nie, to nie do końca jest tak, że jest dozwolone, ponieważ to akurat nad planami tak pracują inne osoby i tutaj są inne ustawy, które akurat niekoniecznie Wy musicie znać. I tutaj jest ten zapis troszeczkę, ja bym nad nim popracowała, o tak powiem. Ale to jest, mamy czas, mamy mało czasu, ale i mamy czas, żeby coś tutaj przeanalizować. Ja bym była za tym. Dziękuję bardzo. Pani Barbaro, mikrofon. O, przepraszam, to ja już tu tyle powiedziałam i to dziękuję za zwrócenie uwagi. Znaczy, wydaje mi się tak, że przygotowując opracowywanie miejskich planów w taki zdroworozsądkowy sposób, jesteśmy w stanie dużo rzeczy zapisać takich, żeby one rzeczywiście były na rozwój i w zgodzie z zaplanowanym rozwojem danego samorządu, danej gminy. Natomiast zapis w tabeli jest z wniosku renominacyjnego. Więc oczywiście ja sobie to zaznaczam, natomiast myślę, że po prostu trzeba jednak przygotowując miejskie plany zagospodarowania przestrzennego,
brać też pod uwagę, w jakim kierunku cały region powinien iść i się rozwijać. I myślę, że to jest do zrobienia. Oczywiście będzie to wymagało pracy. Czy pani Walentyno, jeszcze pani chciałaby zabrać głos, bo pani się wcześniej tam zgłaszała jeszcze, czy już? Ja myślę, że pani wójt powiedziała to, co ja chciałam powiedzieć właśnie, że gminy mają obowiązek przygotowywać plany ogólne, tak, w tej chwili. I właśnie, żeby ten zapis nie kolidował z tym, co zaplanują gminy. Znaczy ten zapis nie będzie kolidował, dlatego że tu jest powiedziane wprost, dozwolone zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania. Czyli co Państwo wpiszecie w plan zagospodarowania przestrzennego i jak go ostatecznie uchwalicie, to ten zapis tylko mówi, że realizujecie zgodnie z tym, co macie w Waszym planie. Więc ten zapis jest dla Was naprawdę najbezpieczniejszy. Myślę, że bardziej wymagające jest to, co powiedziała Pani wójt, że jeszcze uzgadniacie miejski plan zagospodarowania z innymi organizacjami i że to, co byście chcieli, nie zawsze może być możliwe. No właśnie, o tak, tego słowa mi chyba zabrakło. Natomiast tutaj, będąc w strefie buforowej, to jest najbezpieczniejszy zapis, bo jak już będziecie mieć plan, jak już go uzgodnicie, to jest tylko odwołanie, że realizujecie wszystko zgodnie z Waszym planem. Ale oczywiście, jeżeli będzie potrzeba jeszcze, żeby się spotkać i porozmawiać o inwestycjach i o strefie buforowej, tak jak to miało miejsce w Dworze Bartnika, dla tych osób, które były, to tam mieliśmy spotkanie, dla tych osób, które nie były, może warto jeszcze raz takie spotkanie zrobić. Gmina Narewka, zapraszam. Gmina Narewka, proszę odciszyć mikrofon. Nadal mam podniesioną łapkę, ale nic nie słychać. Więc nie mam, proszę Państwa, nie mam łapki, nie, może jakieś problemy techniczne. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, czy już możemy wrócić do wyświetlenia tego, co się pojawiło na czacie? Nie widzę na razie łapek. Jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos, to oczywiście bardzo proszę. A Michała proszę, żeby mi wyświetlił w tej chwili prezentację, już tego, co udało mu się zebrać i już nam pokazywał. Proszę Państwa, tutaj są wrzucone, nie wiem na ile Państwo śledziliście na bieżąco, tak jak mówiłam, ja nie miałam możliwości prowadząc jednocześnie czytać, więc tutaj mamy pytanie, komentarz Pana Andrzeja Antczaka. Uważam, że bardzo istotne jest, by realizator, a jeszcze lepiej przedstawiciel MKiŚ jednoznacznie określił relacje przygotowywanego planu zarządzania, a prezentowane pomysły przez samo ministerstwo, to jest Konstytucja dla Puszczy oraz specustawa o obiekcie Puszcza Białowieska. Ja myślę, że po pierwsze musimy rozdzielić. Konstytucja dla Puszczy jest czym innym niż specustawa, o której była mowa. Ja bym proponowała tak, że wrócimy do ministerstwa z tym pytaniem, żeby określić, żeby ministerstwo spróbowało dookreślić, co się konkretnie kryje pod Konstytucja dla Puszczy, bo informacje, które tutaj w naszych rozmowach się pojawiały, że to ma być zbiór różnego rodzaju dokumentów, opracowań, zależności i tak dalej, gdzie numerem jeden ma być właśnie plan zarządzania. I ja bym, proszę Państwa, może poświęciła po prostu spotkanie, webinar taki, on pewnie potrwa wtedy z 45 minut, ale wystąpiłabym z prośbą do ministerstwa wtedy, żeby również była osoba z ministerstwa i jakby się udało podyskutować, co będzie w Konstytucji dla Puszczy, gdzie jest umiejscowiony plan zarządzania, dlatego że my jesteśmy wykonawcą planu zarządzania i ja Państwa zachęcam i zapraszam do tego, żeby uczestniczyć w dokończeniu opracowywania planu zarządzania. Natomiast Konstytucja dla Puszczy czy specustawa to są inne dokumenty, z którymi my jako wykonawcy, Instytut Ochrony Środowiska, Zespół Projektowy i Państwo jako uczestnicy, interesariusze planu zarządzania
po prostu nie uczestniczymy, więc ja po prostu mogę spróbować wrócić do Państwa z informacją, która będzie tutaj informacją uzgodnioną z Ministerstwem Klimatu. Tyle mogę obiecać, bo nie jesteśmy tymi, którzy uczestniczą czy w jednym, czy w drugim. Kolejne pytanie poproszę. Nadal uważam, również pan Andrzej Omczak nadal uważa, że strefa czwarta buforowa, strefa czwarta nie jest buforową. Strefa czwarta jest strefą czwartą, a buforowa jest strefą buforową. Tak jak Państwo widzicie, mamy ochronę ścisłą, to jest pierwsza, ochrona częściowa pierwsza, czyli strefa druga, ochrona częściowa druga, czyli trzecia strefa, aktywna ochrona różnorodności, czyli strefa czwarta i mamy strefę buforową, która jest podzielona na strefę buforową obejmującą siedliska leśne i strefa buforowa poza lasem. Więc strefa czwarta nie jest strefą buforową, ale to tylko tak dla porządku. Ja dlatego zawsze pokazuję 1, 2, 3, 4 i też nazywam. Jest dość zagmatwana, skoro wokół mamy przyjętą większą obszarową strefę buforową. Istotne jest jednak przyjęcie z uwagi na zagrożenie pożarowe odpowiednich buforów wokół miejscowości w głębi, a w szczególności wsi Białowieża i tak dalej. Oczywiście do analizy to, co ja pokazywałam na mapce, ten bufor wynika z tego, co zostało ustalone na etapie roku 2012-2014, natomiast tam wtedy te bufory delikatne wokół miejscowości również były. Poproszę kolejne pytanie. Puszcza Lacka w 90% jest w strefie trzeciej, który był lasem gospodarczym, ale ja rozumiem, że odnosimy się do tego, jak zostało to ustalone w roku 2012-2014, więc na pewno można się w tej chwili jeszcze przyjrzeć, analizując jeszcze raz, jak będziemy mieli spotkania. Ja to spokojnie widzę. W jednej z decyzji Komitetu Światowego, Tomasz Pezol-Knerzewicz, w jednej z decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa, Komitet Światowego Dziedzictwa zarekomendował oprócz niedawno odbytej misji reaktywnej również misję doradczą dotyczącą zakończenia wypracowywania planu zarządzania dla polskiej strony obiektu, prawda? Była taka propozycja. Ta misja ma mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza dla zintegrowanego planu przeciwpożarowego i dokończenia strefowania zgodnie z decyzjami komitetu, w szczególności pomoc w przeprowadzeniu i skonkludowaniu do tej pory mocno spolaryzowanej dyskusji dotyczącej strefowania wnioskami z misji, jak i wytycznymi operacyjnymi. Strona polska zawnioskowała pod koniec zeszłego roku o taką misję i UNESCO pozytywnie odniosło się do tego wniosku. Kiedy można oczekiwać tej misji i czy będzie ona zintegrowana z prezentowanym harmonogramem projektu? Zakładam, że to pytanie do przedstawicielek Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tak, to jest pytanie do przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że nie wiem, czy będzie zaproszenie do odbycia w tej chwili, potwierdzenia odbycia takiej misji. Natomiast niezależnie od tego, czy odbyłaby się taka misja doradcza, my ze strony zespołu projektowego i wykonawcy tutaj będziemy chcieli w jakiś sposób ekspertów UNESCO zaangażować. Tak jak mówiłam, ekspertów UNESCO, IUCN na tyle, na ile będzie to możliwe. Natomiast z tym pytaniem, czy ministerstwo podtrzyma swoją wolę o odbycie misji doradczej, zwrócę się do ministerstwa, dlatego że nie mam na dzisiaj wiedzy. A z tego, co wiem, to Agnieszka Dalbiak już musiała się odłączyć niestety z uwagi na inne spotkania, stąd będę wracała z informacją. Ja potwierdzam, że takie zaproszenie do misji, na misję doradczą było wstępne potwierdzenie, że taka misja doradcza może się odbyć, natomiast po misji tej kontrolnej już nie było dyskusji o kolejnej misji, stąd między innymi my zaplanowaliśmy, że w ramach realizowanego projektu będziemy próbowali w jakiś sposób zaangażować ekspertów UNESCO, żeby właśnie pomogli nam wypracować ostateczne systemy tutaj zarządzania pod kątem korekty strefowania. Ja wiem, że dla tutaj Tomka to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, dlatego że dużo dyskutowaliśmy wcześniej jeszcze na komitecie sterującym właśnie o korzystaniu z otwartości ekspertów UNESCO i IUCN-u, natomiast no dzisiaj mamy taką sytuację, spróbujemy oczywiście korzystać z ich otwartości na tyle, na ile będziemy mieli warunki i możliwości.
Kolejne pytanie od pana Andrzeja Antczaka. Dbałość o obiekt to jedno, jednak zabezpieczenie pożarowe ludności mieszkającej w osadach śródpuszczańskich to drugie i uważam, że istotniejsze. Puszcza w rzeczywistości jest krajobrazem kulturowym ukształtowanym przez człowieka na przestrzeni ostatnich 2000 lat o bardzo dużym poziomie odporności naturalnej i niezniszczonych dokumentów naturalnych zdolności regeneracyjnych i reaktywnych na zmiany środowiskowe. Plan przeciwpożarowy wpisuje się doskonale w zmiany strefowania wokół osad. My będziemy, tak jak już mówiła, próbowali połączyć te dokumenty, żeby były spójne, więc prace będą trwały w taki sposób, żeby uspójnić dokumenty, żeby po prostu nie było rozbieżności, żeby wszystko szło w zgodzie z zachowaniem wyjątkowej, uniwersalnej wartości, oczywiście z dbałością o mieszkańców i zresztą jak mówiliśmy chyba na jednym z pierwszych warsztatów w 2022 roku, w tych zaleceniach i rekomendacjach zarówno z misji wcześniejszych, jak i decyzji, to właśnie był obowiązek przygotowania planu zabezpieczenia przeciwpożarowego. UNESCO wskazywało na potrzebę opracowania spójnego takiego dokumentu, więc to, o czym pan pisze, absolutnie się nie wyklucza. Trzeba patrzeć pod kątem zabezpieczenia życia ludzkiego i zdrowia, ale również dbałości o wyjątkową uniwersalną wartość i spójności zapisów w poszczególnych dokumentach. Robert Cierech. Omawiając projekt korekty strefowania, należy pamiętać o fakcie, że zarówno w strefie czwartej, jak i buforowej będą obszary drzewostanów wyłączonych z gospodarki leśnej, na przykład wyróżnionych w PZO drzewostanów ponad stuletnich czy na siedliskach bagiennych. Uwzględniając ten aspekt w proponowanej korekcie, strefa czwarta nie przekracza 18%, więc przenieśmy je do strefy trzeciej. Jeżeli mamy fragmenty i obszary, na których nie będziemy nic robić, bo jest niedozwolone, bo są ponad stuletnie, zostawmy wtedy odrobinę mozaiki. To jest, proszę Państwa, temat, o którym będziemy dyskutowali właśnie, dlatego wrócimy jeszcze raz do korekty strefy. Nie, bo też wiemy, że mamy takie obiekty, to zresztą pani profesor o nich mówiła i wskazywała i wszyscy mają tego świadomość, obiekty kultury, które wymagają na przykład drobnej ingerencji, więc będzie trzeba to jednoznacznie opisać, co i gdzie będzie wykonywane, więc nad tym oczywiście będziemy wszyscy pracować. Kolejny od pana Andrzeja Antczaka. Propozycja reżimów nie do końca była proponowana przez stronę polską. Była to sugestia bardziej ze strony ekspertów UNESCO i wówczas przyjęto, że będą one dopracowane w planie zarządzania i nie było wówczas mowy o sztywnym trzymaniu się procent, bo to stan przyrody ma być czynnikiem decydującym. Pamięć mnie jeszcze nie zawodzi. Bardzo się cieszę, panie Andrzeju, natomiast tak jak powiedziałam, nie sposób nam wszystkim wracać do tego, co się działo w latach 2012-2014, dlatego że dokument, który w tej chwili my wszyscy opracowujemy, opiera się o stan zastany, czyli jeżeli w roku 2012-2013-2014 ustalono takie zasady, UNESCO to zaakceptowało. Wtedy było założenie takie, że ten plan zarządzania będzie wykonany od razu. Myślę, że gdyby był wykonany od razu w latach 2014-2015, tak jak to było planowane, to te rzeczy, które miały być może wtedy doprecyzowane, gdzieś dopracowane, bo rodziły się innego rodzaju dokumenty, pewnie by były dopracowane, ponieważ plan zarządzania od roku 2014 aż do roku 2021 nie został opracowany, dopiero w 2021 roku, po drodze, po wydanych kilku decyzjach, po zmianie różnych dokumentów już, czy opracowaniu różnych dokumentów, dopiero zaczął się rodzić, tak pozwolę sobie to powiedzieć. Stąd mamy pewne rzeczy, które no niestety są już zaszłościami, tak? Nie powstał plan wtedy, kiedy powinien, kiedy tworzyły się różne dokumenty, powstaje z bardzo wieloletnim opóźnieniem, więc to już jest konsekwencja tego, że po drodze różne dokumenty i ograniczenia czy przepisy zostały zmienione. Możemy wszystko zmienić, są tylko dwa tryby, albo w ramach planu zarządzania, albo wnioskiem renominacyjnym. Rada Gminy Białowieża proponowała taką zmianę przez dodanie kryterium piątego. Proszę Państwa, dyskutowaliśmy już o tym i to było potwierdzone na jednym z warsztatów. Nie ma czegoś takiego jak dodanie kryterium piątego. Można złożyć nowy wniosek renominacyjny, uzasadniając
zmiany wpisu obiektu. Jest to możliwe, można wystąpić do strony polskiej, bo to strona polska musi zrobić. Nie jest to niemożliwe. Natomiast to musi być wola strony polskiej, wystąpić do UNESCO o zmianę wpisu, czyli z pełnym wnioskiem renominacyjnym. My w tej chwili, proszę Państwa, realizujemy zadanie, które mówi, w roku 2014 powstał obiekt transgraniczny, została wydana decyzja 38, zostały wpisane kryteria 9 i 10. To jest ten stan, dla którego my opracowujemy plan zarządzania. Oczywiście, jeżeli wolą strony polskiej będzie zmiana i wystąpi z wnioskiem renominacyjnym, będziemy mieli inny obiekt, inną sytuację i inne obowiązki z tym związane. Jesteśmy suwerennym państwem i to lokalna społeczność musi zostać przekonana, czyli konsultacja i decyzja musi być wypracowana z mieszkańcami regionu, a nie narzucona. Misja w 2018 roku zwróciła na to uwagę, pisząc o prawach mieszkańców długoterminowych. Dlatego wszystkie zadania są realizowane w sposób partycypacyjny. Po to jest, tak dużo było warsztatów i dalej będziemy prowadzić ten proces w sposób partycypacyjny, właśnie żeby angażowały się wszystkie strony. Nie ma mowy o narzucaniu czegokolwiek, tylko o wypracowywaniu, natomiast też musimy pamiętać o tym, że jest to konsekwencja decyzji, które zapadły lata wcześniej. Popieram propozycję profesor Jędrzejewskiej w sprawie zespołu roboczego w kwestii strefowania. Tak jak najbardziej, tak jak do tej pory zawsze są zespoły robocze, zawsze są eksperci, też jest praca zespołu tutaj Instytutu Zespołu Projektowego i też są warsztaty z interesariuszami. Również będziemy tutaj w kwestii strefowania rozmawiali o powołaniu i takiego mniejszego zespołu roboczego po to, żeby później wyjść z propozycjami do Państwa już na warsztaty, na których będziemy przepracowywać strefowanie, ale też, tak jak powiedziałam i to podkreślę jeszcze raz, bardzo nam zależy na udziale lub możliwym udziale ekspertów z UNESCO, IUCN, albo w formie wsparcia eksperta, albo chociaż w formie ekspertyzy. Co będzie możliwe, to zobaczymy, ale będziemy na pewno wracać do Państwa z informacjami. Kamil Bartoszewicz. W planie zarządzania obiektem światowego dziedzictwa powinna zostać uwzględniona problematyka podwyższenia standardu dróg wewnętrznych należących do lasów państwowych dopuszczonych do ruchu, które są jedynymi drogami dojazdowymi do miejscowości na terenie Puszczy Białowieskiej, korzystnie dla mieszkańców i turystów. Wzmożony ruch związany z ochroną granicy polsko-białoruskiej negatywnie oddziaływuje na drogi gruntowe, z czego wynika konieczność kompleksowej modernizacji. W strefach ochrony numer 3 i 4 niedozwolona będzie budowa dróg, ale utrzymanie już tak. Czy to oznacza, że nie będzie możliwa wymiana nawierzchni obecnie istniejących dróg ze żwirowej na asfaltową lub inną, która nie będzie niszczeć pod wpływem wzmożonego ruchu oraz intensywnych opadów deszczu. Plan będzie obowiązywał przez najbliższe 50 lat, więc będzie mieć wpływ na kluczowe inwestycje drogowe ważne dla obecnych i potencjalnych przyszłych mieszkańców. Zacznę, proszę Państwa, od tyłu. Plan nie będzie obowiązywać przez najbliższe 50 lat, tylko misja, wizja są do roku 2050, natomiast działania mają być realizowane do roku 2030. To jest krótki czasookres, dlatego że mamy już w tej chwili rok, proszę Państwa, 24. Jeżeli będzie uzgodniony projekt planu z UNESCO i będzie mógł wejść w życie jako plan, to będzie rok 25, natomiast realizacja działań tam została przewidziana do roku 30. W mojej ocenie powinno się gdzieś o te 2 lata przesunąć, natomiast to jest krótki okres do wdrażania do roku 2030 i później mamy te 20 lat tej osiągania misji, wizji, gdzie już powinna następować po tym okresie wdrażania aktualizacja działań, dlatego że część działań wykonanych wpływa lub niewykonanych, dochodzą inne i nowe. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, to oczywiście dyskusje dotyczące dróg będą się pojawiały, będzie się o drogach rozmawiało, natomiast nie zapominajmy o tym, że
to jest obiekt światowego dziedzictwa i te obwarowania dotyczące budowy inwestycji czy uporządkowywania dróg i z nich korzystania zawsze będą istniały. Można wykonywać prace utrzymaniowe związane z drogami. Wymiana nawierzchni również jest pracą utrzymaniową, tylko pytanie, jakiej nawierzchni, jaka ona powinna być. Na pewno powinna być zrobiona ocena oddziaływania na środowisko tego obiektu, jeżeli muszą być wykonywane jakieś prace, ale nie jest to rzecz niemożliwa. Sławomir Poskropko. Ochrona częściowa druga, polowanie dozwolone, dostęp publiczny ograniczony. Nie będę polemizowała z tym, co zostało ustalone i zaproponowane w latach 2012-2014. To jest konsekwencja tego, co zostało wskazane w latach wcześniejszych, czyli strefa trzecia, jak i strefa czwarta, tak, polowania są dozwolone. Strefa ochrony ścisłej oraz strefa druga, czyli inaczej zwana ochrona częściowa pierwsza, polowania są niedozwolone. Wydaje mi się, że to jest obszar, tak jak dyskutowaliśmy o tym, do potencjalnych rozmów z UNESCO, korzystania z dobrych praktyk, natomiast ja Państwu pokazałam, co zostało ustalone w latach wcześniejszych na etapie wniosku renominacyjnego i do czego my teraz, przygotowując plan zarządzania, się odnosimy, co nie zmienia faktu, że polowania mogłyby być na przykład tylko w strefie czwartej. Gmina Narewka. Chodziło mi o strefę buforową i zapis rekomendacje w planie zahamowanie rozwoju zabudowy ograniczającej łączność ekologiczną Puszczy Białowieskiej z otoczeniem w miejscowościach wymienionych poprzez ustalenie zasięgów dopuszczalnej zabudowy w planach miejscowych. I czy w tym przypadku na przykład organizacje ekologiczne nie będą blokować rozwoju zabudowy ze względu na przytoczoną rekomendację? Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie odpowiednio zapisane i naprawdę nie będzie to się kłóciło z całym rozwojem regionu, to nie powinny mieć podstaw do tego, żeby to blokować. To jest strefa buforowa. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli tam postawić jakiś zakład produkcyjny, opon, abstrahuję teraz, to się kłóci z całym rozwojem tego obszaru i będzie się kłóciło też z wyjątkowo uniwersalną wartością, może być blokowane. Natomiast jeżeli będziemy podchodzić do tego zdroworozsądkowo, to nie wydaje mi się. Natomiast rekomendacja właśnie chodzi o to, żeby zwracać uwagę, żeby nie było niekontrolowanego rozwoju budownictwa, które może wpływać w negatywny sposób na obiekt. I oczywiście, jak będziemy realizować inwestycje, wykonanie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie analizy i wtedy będzie wiadomo, w jakim kierunku najlepiej iść. Więc w naszej ocenie do zrobienia. Nie widzę, proszę Państwa, to były wszystkie pytania, które się pojawiły na czacie, więc ja bardzo dziękuję za tą aktywność. Wydaje mi się, że na wszystko postaraliśmy się odpowiedzieć. Są te tematy, które są na linii wyjaśnienia z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, więc ja oczywiście będę wracała i z pytaniami do ministerstwa, i z odpowiedziami do Państwa. Czy proszę Państwa, już chwilę czasu przeciągnęliśmy, ale to jest tak, jak ja zakładałam, że jeżeli będziemy chcieli porozmawiać, to my jesteśmy do Państwa dyspozycji. Cieszę się, że Państwo jesteście i byliście do dyspozycji dla nas. Więc proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja starałam się Państwu przygotować i pokazać, i przedstawić, co już zrobiliśmy, co chcemy wspólnie z Wami zrobić. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy prowadzili naszą stronę internetową i zaraz postaram się pokazać na końcu jeszcze dla przypomnienia, proszę Państwa, adres. Dla osób, które chciałyby ewentualnie jeszcze z niej skorzystać, przeczytać coś z zagadnień, które były opracowywane wcześniej, zapoznać się z jakimiś dokumentami, to mamy na stronie Instytutu Białowieża Forest ioś.edu.pl/białowieza-forest i tak dalej. To jest nasza strona, na której mamy wszystkie informacje dotychczasowe, czyli metoda,
raport otwarcia, wszystkie prezentacje z warsztatu, wszystkie podsumowania warsztatu, wszystko tam Państwo znajdziecie. Znajdziecie również różne ciekawostki, czy decyzje, czy odesłania też do ciekawych stron. Tutaj również na tej stronie nadal będziemy informować o wszystkich bieżących sprawach. Jeżeli będą jakieś rejestracje na warsztaty, tutaj będziemy oczywiście na stronie projektu zamieszczać. W dalszym ciągu, proszę Państwa, będziemy robić tak jak do tej pory, że jeżeli coś się będzie pojawiać, to do całej naszej bazy, bo taką zgodę też Państwo nam daliście, będziemy te informacje wysyłać. Tak jak o tym spotkaniu, dużo łatwiej było nam wysłać do Państwa zaproszenie, niż wysyłać tylko informacje ogólnodostępne, bo wiemy, że Państwo jesteście zainteresowani, więc pozwolimy sobie na w dalszym ciągu taki kontakt. To był taki zarys bardzo optymistyczny. Czy nam się uda, proszę Państwa, no to już będzie nasza wspólna praca, czy nam się uda w takim terminie ten projekt dokończyć? Mam nadzieję, że tak. Ja będę się do Państwa odzywać, tak jak mówiłam, i będę jechała do Białowieży i okolic, będę starała się z Państwem porozmawiać o tym, jak planujemy pracować, i też będę tutaj próbowała zorganizować te wszystkie nasze grupy robocze, warsztaty, żebyśmy rozpoczęli intensywnie tą naszą pracę, więc naprawdę liczę na duże wsparcie z Państwa strony. Ja z mojej strony w tym momencie, nie widząc więcej pytań, bardzo, bardzo dziękuję. Projekt wymagający, ale mam nadzieję, że przy wsparciu ministerstwa i pani minister, jakie w tej chwili mamy, uda nam się to sfinalizować do końca. I ja mam też gorącą prośbę, jeżeli będą się pojawiały jakieś wątpliwości czy jakieś niejasności, rozmawiajmy ze sobą, unikajmy nawarstwianych się wątpliwości i niedomówień, bo to nam wspólnie pozwoli doprowadzić do końca ten projekt. Ja z mojej strony jestem jak zawsze do Państwa dyspozycji. Gorąca tylko prośba, jeżeli organizujecie spotkanie, nie informujcie mnie na 2-3 dni przed, bo ja wtedy nie mam możliwości dojazdu, ale tak jak wiecie, zawsze, kiedy jest to możliwe, staram się przyjechać i wyjaśniać wątpliwości, czy po prostu mówić o dalszych krokach. Więc jeszcze raz Barbara Rajkowska, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Jakby ktoś chciał, zapraszam na Słowiczą 32 do siedziby Instytutu w Warszawie. Jak oczywiście nie będzie możliwości, będę starała się jak najczęściej być w okolicach Białowieży. Kłaniam się pięknie i zabieramy się razem do pracy. Dziękuję.